Panie premierze, wspomniał pan o tym, że minister finansów przykłada wielką wagę do walki z wyłudzeniami VAT na paliwa. A o którym ministrze finansów pan mówił wtedy? No ja głównie pracowałem z ministrem Rostowskim, ale pewnie to samo powtórzyłbym o ministrze Szczurku, tylko że czas naszej współpracy był radykalnie krótszy. Więc proszę te słowa odnosić do premiera Rostowskiego. Rozumiem. No bo właśnie była taka sytuacja, że premier Rostowski nie przeprowadził nigdy takiej ciągłej kontroli cystern na granicy wschodniej, a taką kontrolę przeprowadził pan minister Szczurek w połowie 2014 roku. No i wtedy wyszło, że około na 100 cystern, które wjeżdżają, 95 to są takie, które nie opłacają VAT-u w ogóle. I dopiero w 2014 roku, w kwietniu, kiedy doszło do takiej kontroli ciągłej, że przez 2 tygodnie wszystkie cysterny były kontrolowane, dopiero to wyszło. Stąd trochę moje wątpliwości co do tego dbania i o tę walkę z wyłudzeniami VAT na paliwa pana ministra Rostowskiego, bo on do końca 2013 roku był chyba, tak, ministrem w pana rządzie wtedy. Tak? Tak sądzę. Znaczy, ja akurat z tego typu datami mam zawsze największy problem. Rozumiem. A co przesądziło o tym, że doszło do zmiany w Ministerstwie Finansów? Prośba ministra Rostowskiego. Rozumiem. I pana... Znaczy jednak był, i to tutaj nie ma moim zdaniem żadnej tajemnicy. Jeśli dobrze pamiętam emocje, bo to, tak jak nie pamiętam dnia, to presja jest jednak bardzo duża. Był najdłużej chyba funkcjonującym ministrem finansów i chyba fizycznie miał już dosyć. Rozumiem. A kto jakby polecił pana ministra Szczurka? Skąd ta rekomendacja, taka decyzja? Jeśli dobrze pamiętam, to opinie pozytywne na temat ministra Szczurka usłyszałem na pewno od ministra Cichockiego, od ministra Rostowskiego. Nie wykluczam, że także od byłego premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego jako szefa Rady Gospodarczej. Generalnie to były dobre opinie. Był też znany mi pośrednio ze swojej poprzedniej działalności, bo też udzielał się publicznie, nie tylko w bankowości. Znaczy, miałem okazję ocenić jego jeden czy drugi także występ w telewizji merytorycznej i także oprócz tych rekomendacji i dobrej ścieżki zawodowej zrobił też na mnie dobre wrażenie. A proszę mi powiedzieć, jaką część dochodów budżetu państwa stanowiły dochody z podatku VAT w tamtym czasie? Nie powiem panu, nie. No, to było około 40%. No, VAT jest największym tak naprawdę źródłem dochodu dla budżetu państwa. I teraz pytanie. Wspomniał pan o tym, że wyłudzenia były od zawsze i potem nasilenie wystąpiło w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej. Czy szedł już pan z tą wiedzą, że są wyłudzenia? A jaki w takim razie plan, program zaproponował pan, żeby przeciwdziałać nim od 2007-2008 roku? Nie, ta wiedza o tym, że system VAT i wewnątrzwspólnotowa reguła wspólnego rynku będą sprzyjały takim wyłudzeniom, to jest oczywiście wiedza post factum. To nie jest tak, że zjawisko zaczyna się powiedzmy w roku 2007, a my o tym nie tylko, że wiemy, ale mamy jeszcze receptę na to zjawisko. To w którym roku w takim razie powziął pan taką wiedzę? O tym już rozmawialiśmy chyba w czasie pierwszej tury pytań z przewodniczącym Horałą. I starałem się to jakby wyjaśnić, że tak naprawdę ten moment, w którym widać było, że wyłudzenia VAT w tej skali niepokojącej, one ujawnione zostały z całą mocą w tym raporcie z 2014 roku. Ale oczywiście działania nie w związku z tym, że stało się coś nadzwyczajnego, tylko że była świadomość wyłudzeń i innych procederów zarówno w VAT-cie, jak i w akcyzie, no to powodowało, że jakby te działania zostały oczywiście podjęte dużo, dużo wcześniej. No ja wspominałem choćby, znaczy nie ja wspominałem, ale przywołano tutaj, a ja chyba trafnie
odcyfrowałem datę na przykład ustawy, nawet jeśli ją państwo oceniacie bez entuzjazmu, ale tej ustawy dotyczącej złomu, jeśli dobrze pamiętam, i to był na przykład rok 2011, jeśli dobrze pamiętam, czy nawet wcześniej, 2010 ona pewnie weszła w życie w 2011, ale już wcześniej podejmowano także pewne działania, chociaż świadomość zagrożeń wynikających z tego procederu VAT-owskiego, ona też narastała z czasem, wtedy, kiedy raporty pokazywały, że ta skala jest większa niż się spodziewano. A czy była jakaś strategia właśnie mająca na celu zaprzestać albo ograniczyć znacznie wyłudzanie VAT, czy raczej takie doraźne sytuacje, że wstali przez wiele lat dzieje się coś złego, no i coś trzeba zrobić, no to wprowadza się ustawę? Znaczy w jakim sensie legislacja jako taka jest bardziej strategią niż tylko nagłą reakcją, no bo legislacja to jest samo założenie jakby, że potrzebne są zmiany ustawowe, świadczy o tym, że myśli się o perspektywie co najmniej lat, na pewno nie miesięcy. A więc działania reaktywne były na poziomie egzekucji, nie zawsze wystarczające, a działania strategiczne poprzedzone analizami i próbami oczywiście, no bo to jest właściwie całokształt tej legislacji. Były też oczywiście, jak pan wie, każdy rząd przyjmuje strategię na różne okoliczności i w różnych dziedzinach życia, ale z mojego doświadczenia, i o tym też wielokrotnie mówiłem, te strategie, one bardziej wyrażają życzenia ich autorów niż realistyczną ocenę tego, co naprawdę wydarzy się w przestrzeni, w perspektywie 10 czy 15 lat. Za każdym razem, kiedy czytam prognozy dotyczące dowolnej sfery życia, które wykraczają poza, nie wiem, 5- czy 10-letni czas, no to przypomina mi się to powiedzenie, że kiedy człowiek planuje, Pan Bóg się śmieje. Że właściwie wszystko, co jest próbą budowania planu i strategii na perspektywę wieloletnią, z reguły przez życie jest obalane bardzo szybko, no bo... Rozumiem, czyli z takim podejściem Pan uważa, że nie ma sensu... To jest moja filozofia, która... Czyli nie było sensu budować strategii, bo zawsze mogła być ona obalona. Tego bym nie powiedział, bo te strategie powstawały, to były zresztą obligacje, pewne zobowiązania o charakterze ustrojowym, ale ja zdecydowanie... Ale typowe strategie do zwalczania przestępstw VAT-owskich były też takie, tak? Ja, jak już tutaj wspomniano, minister Cichocki takie przygotowywał i z tego, co pamiętam, mniej więcej to, nad czym pracował minister Cichocki, było zawarte także w dokumentach już przyjętych, które są nazywane strategiami. Ja tylko podkreślam, że ja w działalności politycznej zdecydowanie bardziej stawiam na trafną i szybką reakcję niż długoterminowe planowanie, bo życie mi podpowiada, że to przynosi lepsze skutki. Rozumiem. No, nawet słusznie. W maju 2009 roku powstał raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2008 roku. No i tutaj są pięknie wymienione jakby przyczyny, na czym przestępstwa VAT-owskie mogą polegać. Będą polegały paliwa, złom, no różne sytuacje, tak? Mamy 2009 rok. Na podstawie tego raportu ma być przygotowana strategia na lata 2010-12 związana ze zwalczaniem właśnie przestępczości zorganizowanej. Tylko problem jest taki, że ona nie powstała. Ona była tworzona i w pewnym momencie została zahamowana. Czy jest panu wiadome dlaczego, z jakich powodów? Nie, już słyszałem o tym, ktoś referował mi ten wątek z prac komisji, ale powiem szczerze, nie sprawdzałem tego. Nie wiem, czy państwo przesłuchiwali ministra Cichockiego? Nie? Jeszcze nie. A jest tak, jutro. On będzie, jutro akurat, tak? On będzie najlepszym adresatem tego pytania. Bo wtedy w MSW ministrem był pan minister Schetyna. I z tego, co wiemy, przy przesłuchaniu też nie był zorientowany, dlaczego to nie zostało wdrożone. To rozumiem, że do pana też takie wiadomości nie dotarły o tym raporcie. Znaczy mogły dotrzeć, ale powiem szczerze, nie przypominam sobie takiej sytuacji. I powodu też wtedy pan nie zna, dlaczego nie zostało wdrożone. Czy powodem był brak pieniędzy na przykład na realizację tej strategii? Nie, no skoro nie znam, to wolałbym nie odgadywać, no bo nie wykluczam, że pański domysł jest trafny, ale ja nie mam wiedzy. Wspomniał pan
o tym też, że zmiana branż wyłudzeń VAT-owskich no, była oczywista, nie trzeba specjalnych studiów, żeby wiedzieć, jakie branże są narażone. W takim razie w jaki sposób zabezpieczył Pan albo Pana Ministerstwa poszczególne branże przed wyłudzeniem VAT-u? Minister finansów zajmował się tym problemem. To nie było, to nie jest w, no, jakby premier nadzoruje pracę ministerstw, a nie wykonuje za nich zadań. I no, Ministerstwo Finansów przygotowywało i no, już wielokrotnie ten przykład padał stosunkowo wczesnej legislacji, czyli odwrócony VAT na złom w 2011 roku. Więc oczywiście ta, powtarzaliśmy trochę, zdaje się, ścieżkę europejską, czyli tę gonitwę za asortymentami. Znaczy, dość szybko Ministerstwo Finansów zorientowało się, że następuje przerzucanie się albo na kraje, albo na branże czy asortymenty. Mhm. I, no i proponowano te rozwiązania między innymi z odwróconym VAT-em na poszczególne segmenty. Tam było, ja też nie czuję się tutaj biegły i nie chcę udawać eksperta podatkowego od tych spraw, ale jeśli dobrze pamiętam, to chyba jednym z pierwszych takich asortymentów też były gazy cieplarniane. Utkwiło mi to w pamięci, bo pamiętam, jak się zastanawiałem, jaki to jest biznes, zanim zorientowałem się, na czym problem polega. Czyli jak ta metodologia wyglądała? No bo mówi Pan, że było wiadomo, jakie to branże będą wcześniej, tak, zanim tam to nastąpi, rozumiem, że gdzie się przyniosą przestępcy. I co w takim razie uczyniliście, żeby możliwie jak najszybciej zareagować albo jeszcze zawczasu zareagować, przygotować branżę, żeby to nie wystąpiło? Trudno mi odpowiedzieć za ministra finansów, ale nie sądzę, żeby była możliwość prostego przewidywania, na jaką branżę kto się przerzuci. No, gdyby tak to działało, no to wydaje się, że tutaj kreatywność przestępców zawsze wyprzedzała działania administracji finansowych, nie tylko w Polsce. No i kiedy się to ja to rozumiem, tylko wspomnę Pan o tym, że to no, zmiana branż była oczywista i że nie trzeba specjalnych jakichś specjalistów, żeby przewidzieć, które to branże nie, będą. Nie, nie, nie trzeba być specjalistą, tak. Nie trzeba było być specjalistą, żeby wiedzieć, no bo to było też codziennie w mediach obecne, gdzie te wyłudzenia VAT-owskie pojawiają się najintensywniej. No, w każdym razie, jeśli chodzi o ten poziom wiedzy dość powszechnej, no to na pewno dotyczył, bo to pamiętam do dziś, jako przedmiot takiej publicznej. Przepraszam, a czy miał Pan tylko taką wiedzę powszechną z telewizji? Ja nie zajmowałem się, bo nie jest rolą premiera zajmowanie się pisaniem poszczególnych rozdziałów legislacji na poziomie ministerstw. Od tego był minister finansów i jego urzędnicy. No tak, ale minister finansów przecież spotykał się z Panem i na pewno mówił, że tu są ważne ustawy, tutaj zaraz będą wyłudzenia, musimy coś zrobić, szybko działamy. Tak? Nie, to nie tak wygląda. Nie dochodziło do takich spotkań. Nie tak wygląda proces legislacyjny. Raczej sytuacja była odwrotna. Ja zadawałem pytania, jakie metody i w jaki sposób możemy powstrzymać czy ograniczyć te wyłudzenia i czy to, co funkcjonuje, ponieważ o tym także było wiadomo, funkcjonuje w wielu państwach europejskich, a więc odwrócony VAT, czy to jest do zastosowania. I minister mówił, że nad tym się pracuje, że to wymaga konkretnej legislacji i że na tym etapie nie jest wskazane, czy nie jest wręcz możliwe zastosowanie odwróconego VAT-u wobec wszystkich asortymentów naraz. I że trzeba dokonywać tutaj wyboru tych asortymentów najbardziej zagrożonych i że taka jest też pragmatyka europejska. Rozumiem, tyle. Czyli tak, żeby dobrze to zrozumieć. Pan wołał na dywanik ministra i pytał się go, czy wprowadzamy odwrócony VAT i co z tymi branżami, tak? Bardziej ja na tej pytałem zasadzie ministra, czy jakiego typu metody i techniki są dostępne z jego punktu widzenia, aby te procedury ograniczyć i informował mnie, że pracują przede wszystkim nad tymi rozwiązaniami europejskimi, w tym nad odwróconym VAT-em, ale że to są procedury skomplikowane i będzie to wymagało czasu. Rozumiem. A to źródło wiedzy Pana skąd było, jeżeli chodzi o to, no, skąd Pan miał źródło wiedzy, że są te przestępstwa w poszczególnych branżach? Czy to właśnie tylko z mediów było, czy to służby specjalne Panu przynosiły raporty, czy to wywiad skarbowy? Kiedy mówię, że to była wiedza powszechna, to nie chodzi mi tylko o wiedzę jakby medialną, ale ja, tak jak już wspomniałem na początku dzisiejszego przesłuchania, nie ma takiego momentu, który mogę powiedzieć, że ktoś przyszedł i powiedział.
ponieważ ta wiedza funkcjonowała w tym sensie dość powszechnie, więc ja nawet się nie zastanawiałem, skąd wiem, tylko raczej miałem oczekiwania wobec ministra finansów, aby robił wszystko, żeby te zjawiska ukrócić. I ponieważ wiedza, ale na poziomie zupełnie elementarnym, bo jak podkreślałem już wielokrotnie, nie jestem ekspertem podatkowym, że istnieje pewna metoda, która przyniosła, nie wszędzie, ale przyniosła pozytywne skutki, nazywa się odwróconym VAT-em, więc pamiętam, że zadawałem pytanie, czy w Polsce to jest możliwe i czy to zrobicie. Szczerze powiedziawszy, zadając to pytanie, nie bardzo wiedziałem, na czym to polega, ale od tego był minister finansów, żeby tę sprawę zbadać i starać się zastosować. No i podjęli tego typu działania. Mhm. Rozumiem, no bo to powszechna wiedza. No, były takie sytuacje, że w poszczególnych branżach były te piki, takie największe wyłudzenia, chociażby z telefonami komórkowymi. Czy jakby ten wysyp nagły w tym wąskim okresie czasu nie docierał do pana, że nagle w branży komórkowej 10 razy albo 20 razy więcej jest wyłudzeń? Nie było to na pewno przedmiotem jakiejś konkretnej, szczegółowej debaty na moim poziomie. Mhm. Rozumiem. Bo tutaj przesłuchując wielu świadków odnotowaliśmy takie wrażenie, że tak naprawdę gdyby nie poszczególne branże nie przyniosły raportu napisanego przez niezależnych ekspertów, opłacając go i nie postawiły ministrowi na biurku, to w zasadzie niewiele by się w danej branży wydarzyło, nawet z tym odwróconym VAT-em. Bo zarówno i branża stalowa, zarówno i inne branże przynosiły raporty pisane często przez byłych wiceministrów MSW, którzy jakoś dziwnym trafem mieli tą wiedzę, będąc w prywatnej firmie, a nie mieli, będąc w ministerstwie dokładnie. I wtedy dopiero coś się zaczęło dziać. Czy ta praktyka była panu znana, że to bardziej wywoływało tak naprawdę reakcję Ministerstwa Finansów, że są raporty zewnętrzne, a nie, że mamy dane własne, tak? Nie sądzę, żeby tak było. Znaczy nie wykluczam, że takie wrażenie mogli mieć ci, którzy mieli też powody być najbardziej niecierpliwymi, bo dotyczyło to ich interesów, ale ja nie sądzę, żeby, nie mam żadnego powodu przypuszczać, aby aktywność i reakcje i prace ministerstwa były wyłącznie spowodowane tym, w dobrym tego słowa znaczeniu, lobbingiem ze strony zainteresowanych. Mhm. Znaczy, być może mieli takie wrażenie, ale nie sądzę, żeby to była prawda. Ja takie też wrażenie miałem, trochę kolokwialnie mówiąc, póki szambo nie wybiło, no to niewiele się działo, niewiele było robione. No ale to taka moja uwaga. Przejdę dalej do pytań. Czy zna pan może pana Zdzisława Kmetkę? Zdzisław Kmetka. Nie sądzę, żebym Kmetko, poznał. Nie? Czy w takim razie rozumiem, że nie przypomina pan sobie, czy się kontaktował z panem pismami osobiście albo przez pośredników? Nie mam w pamięci tego nazwiska, więc nie sądzę, abym miał okoliczność poznać tego pana. W takim autowywiadzie pana Zdzisława Kmetki, może zacytuję jego słowa, 15 listopada panie Tusk dostał ode mnie ofertę, że firma KUK EFI International jest w stanie spłacić zobowiązania spółki córki w wysokości 62 milionów złotych ZUS i podatków 60 milionów złotych. Czy pamięta pan taką ofertę z tej firmy KUK EFI? To niemiecka firma z Berlina. Nie miałem nigdy tego typu ofert. Uważam, że jest to kompletnie wystane z palca. Na pewno nie byłem... Pismo było skierowane do pana też, do premiera. Zdziwiłby się pan, gdyby zobaczył pan, jakiego typu pisma są kierowane do premiera. Rozumiem. Łącznie z byłymi premierami. Nie uwierzyłby pan, jakbym pokazał dzisiejszą korespondencję, co ludzie potrafią napisać. Rozumiem, czyli że pisali bajki, czy jak odebrać pana słowa? Ja nie jestem od oceny tego typu korespondencji, ale uważam, szczerze powiedziawszy, za dość niestosowne, bo naprawdę moglibyście tutaj państwo przynieść korespondencję zupełnie nieprawdopodobną. A to kompletnie, nie, proszę się nie gniewać, ale to nie ma żadnego sensu, jakby to co pan przeczytał, nie z mojego punktu. Ta oferta tej niemieckiej firmy, tak, nie ma sensu, rozumiem. No to jest absurd, znaczy to jest, nie ma ani formalnie, ani merytorycznie żadnego powodu, żeby premier jakiegokolwiek rządu, na pewno dotyczyło to mojego rządu, był w tego typu relacjach. No to jest... Znaczy, chodzi o relacje, to po prostu jest pismo oficjalne z niemieckiego podmiotu z intencją co do spotkania, czy właśnie tutaj
jakichś negocjacji, bo mieli zadłużenie na poziomie 120 milionów złotych, nawet większe co do naszych ZUS-u czy Urzędu Skarbowego, w tym VAT również. No i po prostu wysyłają tu pytanie o to, czy możemy porozmawiać na ten temat i czy oni mogą spłacić. Ja nie sądzę, ja jestem właściwie pewien, żeby to pismo w ogóle do mnie dotarło, bo zresztą uznałbym za skandal, gdyby ktokolwiek z urzędników uznał, że to jest korespondencja, z którą ja powinienem się zapoznać. Mhm. Rozumiem. Czy w takim razie w grudniu nie doszło do spotkania z negocjatorem pana Kmetki w Ministerstwie Finansów? Nie jest panu znane? Nic na ten temat nigdy nie słyszałem. Rozumiem. Proszę mi powiedzieć w takim razie, czy inaczej, kto reprezentował Skarb Państwa i pana w sprawie wierzytelności spornych Skarbu Państwa w wysokości 40 miliardów w Sądzie Okręgowym w Warszawie, 40 miliardów dolarów? Nie wiem, o co pan pyta. Nie było takiej sprawy? Nie wiem, o co pan pyta. Czyli pan nie pamięta, czy... No ale pytanie jest delikatnie mówiąc osobliwe. Znaczy, o jakiej sprawie pan mówi? W sprawie wierzytelności spornych Skarbu Państwa w wysokości 40 miliardów dolarów. Tak. Wobec kogo? Wobec Skarbu Państwa. Ale to muszą być dwie strony. No pana Zdzisława Kmetki po drugiej stronie jest pan. Czy pan słyszy, co pan mówi, jakie kwoty pan cytuje? Co? No są ogromne, dlatego pytam się. Też byłem zdziwiony. Że nie było takiej rozprawy, czy było? Proszę pozostać w zdziwieniu. Ale no, to proszę by było odpowiedzieć. Nie mam żadnej wiedzy na ten temat. Czyli rozumiem, nie przypomina pan sobie, żeby było. Czy w takim razie rząd albo urzędnicy podlegli otrzymywali propozycję pomniejszenia tych wierzytelności spornych Skarbu Państwa ponoć we władaniu pana Kmetki kosztem zobowiązań spółek, którymi zarządzał lub doradzał pan Kmetko? Nie sądzi pan, że właściwie z racji funkcji, jaką pan pełni, powinien pan te informacje przekazać natychmiast do prokuratury, a nie udawać, że sądzi pan, że ja coś na ten temat wiem? Ale z jakiego powodu, skoro była sprawa sądowa, nie rozumiem. No, niech pan przeczyta jeszcze raz to swoje pytanie, to będzie pan wiedział, dlaczego to jest sprawa do zgłoszenia do prokuratury, a nie pytanie do mnie. Ale ta sprawa dotarła do ministra finansów, do Ministerstwa Finansów. No to chyba już, jeżeli jest taka poważna, to z dawno została zgłoszona do prokuratury, tak? Nic na ten temat nie wiem. Jest pan pierwszą osobą, która o czymś takim mnie informuje. Dobrze, w takim razie przejdę dalej. Pan przewodniczący Horała wyjątkowo łaskawy. W tej chwili. Ja w ogóle jestem z natury bardzo sympatyczny. Ja to bardzo doceniam, ale chodzi o tak zwany zakres. Ale nie rozumiem, z czym tutaj pan się nie zgadza, że zakres, w jaki sposób wykracza poza zakres. Dobrze, chodziło. Ale już może nie debatujmy. Nie, to może się odpowiadać. Tylko... To może przybliżę, jakby o co chodziło, tak? Jeżeli firmy, bo to była grupa firm, miały zobowiązania w wysokości 120 czy tam kilkuset milionów złotych względem Skarbu Państwa i ten pan posiadał wierzytelności sporne, które chciał pomniejszać w taki sposób, że po prostu te zobowiązania byłyby pokryte tymi wierzytelnościami, tak? Czyli on będzie mniej żądał w związku z tym, że zmniejszycie podatek VAT, tak? Który on musi zapłacić w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych. To jest jak najbardziej... Ponieważ to jest bardzo ciekawa historia, nic tam się kupy nie trzyma, szczerze powiedziawszy, ale a może powiedzieć, jakie są losy tego człowieka, który zalega, nazwisko brzmi po polsku raczej. Tak. Bo to jest bardzo ciekawa historia. Ja nigdy o niej nie słyszałem. Jak najbardziej, mnie też zaciekawiła. A pan wrzuca na koniec 40 miliardów dolarów, no to ja bym chciał, żebyśmy mieli tego typu relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a nie z panem Kmetkiem. Jak najbardziej, tak samo mnie zdziwiła, dlatego też dopytuję. Myślałem, że jest pan najbardziej kompetentną osobą i w tej kwestii będzie umiał udzielić odpowiedzi, ale no rozumiem, w tej kwestii że to jestem nie chyba nie najmniej trafiło. Kompetentny, jeśli chodzi o tego typu... No dziwne, to raczej do rzeczy dziwnych bym zaliczył. Rozumiem, a kojarzy pan może taką aferę outsourcingową i coś na ten temat? Coś bliżej? Około 500 polskich firm wydzierżawiło swoich pracowników, tym właśnie czterem czy pięciu spółkom, które zatrudniały łącznie 25 tysięcy pracowników, to prawdopodobnie największy pracodawca w tamtym czasie w Polsce albo jeden z największych prywatnych, a potem po prostu płaciły fakturę
za usługę tych pracowników, bo to były pracownicy potem tego pana, ale ten pan nie płacił ZUS-u, nie płacił podatku VAT i żadnych podatków nie płacił, oprócz wypłat dla pracowników. I z tego tytułu powstały no, wiele, liczne zobowiązania po jego stronie. Problem pojawił się w momencie, kiedy służby na różnym szczeblu i ministerstwa ustaliły, że tak naprawdę te umowy były pozorne i w związku z tym te wszystkie firmy, które wydzierżawiły te 25 tysięcy pracowników, muszą same zapłacić zobowiązania, a wiązało się to z tym, że po prostu ten pan był nieuchwytny, bo on gdzieś tam mieszka w Szwajcarii i Urząd Skarbowy, z tego co czytałem, ściągnął może 4 tysiące złotych z tych wielu dziesiątek milionów złotych. Wygląda to na taką kwestię, że po prostu ta odpowiedzialność w tej aferze została przerzucona na przedsiębiorców z tego tytułu, że no, on był człowiekiem, który tak się zorganizował, że państwo sobie nie dawało z nim radę. Ja po prostu nic nie słyszałem o tej sprawie. Dlatego. W ogóle jako o aferze outsourcingowej, tak? No, bo, rozumiem. No. To jest temat, który się wiąże również z naszą komisją. Oprócz składek ZUS, tam jest też niepłacony VAT, także dosyć szeroka kwestia, a tak naprawdę był to jeden człowiek, który doradzał tym pięciu spółkom, więc wydawało mi się, że to jednak w tamtych czasach było dosyć głośne i też medialnie. Nie powiem szczerze, że nic na ten temat nie słyszałem, dlatego robię taką zdziwioną minę. Nie lekceważę problemu, ale po prostu pierwsze słyszę. Rozumiem. No, między innymi przez te kwestie, decyzje urzędników, wiele polskich firm zbankrutowało. Już nie mówię o jakichś rodzinnych tragediach czy osobach, które zmarły, ale dobrze, w takim razie w związku z tym, że w tej kwestii już tematu nie będziemy ciągnąć, bo nie ma sensu, to może przejdę dalej. Teraz tak, świadek Krzysztof Bondarek, szef ABW, zeznał przed naszą komisją, może zacytuję, sprawdzacie tutaj, jak ścigaliśmy VAT, proszę bardzo, tylko że od 2010 roku, kiedy powstała ta wątpliwość, że stosowanie kontroli operacyjnej przedprocesowej przez ABW w sprawach ekonomicznych wszystkich ma wadę prawną, dlatego to na pewno nam utrudniało działalność. Otóż w 2010 roku Trybunał Konstytucyjny wytknął niezgodność z konstytucją, no w każdym razie niejasność artykułu 5, jeżeli chodzi o ściganie przestępstw ekonomicznych. I takie przypadki mieliśmy w przestępstwach korupcyjnych, przetargowych, związanych z budową dróg, autostrad, kiedy były dowody zebrane przez ABW. Oskarżenie trafiało do sądu, ale przesłanka owocu zatrutego drzewa spowodowała, że sprawcy zmowy przetargowej, krótko mówiąc, zostali uniewinnieni. Trybunał Konstytucyjny w 2010 roku alarmuje, tak, polski rząd, że ten artykuł 5 w ustawie o ABW jest problemowy i przez to no, Skarb Państwa również traci, tak. Co w tej kwestii państwo zrobiliście, żeby zmienić ten artykuł 5 i wykonać zarazem orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego? A jak brzmi ten artykuł, bo ta sprawa też wydaje mi się... Tak, artykuł 5, punkt 2 mówiący o tym, że ABW rozpoznaje, zapobiega i ściga przestępstw związanych z podstawami ekonomicznymi państwa, według Trybunału Konstytucyjnego nie jest doregulowany, także do stosowania kontroli operacyjnej, technik specjalnych. No jest cała jakby opinia. Chodzi o tą kwestię, że sądy kwestionowały materiały pozyskiwane przez ABW, w związku z tym nie można było skazywać przestępców na wadę tego, ze względu na wadę tego artykułu. Czy szef ABW w takim razie zgłaszał się do pana może z intencją szybkiej zmiany? No, ja właśnie sobie tego nie przypominam, ale ponieważ wiem, jak rzetelnym szefem ABW był generał Bondarek i takim, powiedziałbym, skrupulatnym, więc nie chciałbym dzisiaj jednoznacznie stwierdzić, że w tej sprawie mnie nie informował, ale powiem szczerze, nie mam w pamięci tego problemu jako powodu alarmu, że powinienem coś, jakieś działanie podjąć. No, chciałbym się mylić, ale nie przypominam sobie takiej sytuacji. Mm-hmm. A czy potem przypominał pan sobie może zmianę ustawy o ABW, żeby nowelizację, która naprawiałaby ten błąd? No właśnie nie było. Nie jestem pewien, czy ta sprawa była, jak powiedziałbym, w takim... w centrum uwagi. No nie przypominam sobie. Ale nie mogę tego wykluczyć, no bo... Mhm. Rozumiem. A czy były spięcia pomiędzy służbami specjalnymi, że różni szefowie no, między sobą byli skonfliktowani? Były takie sytuacje?
Nie, to ja akurat czegoś takiego nie zauważyłem. Oczywiście współpraca była dość, powiedziałbym, osobliwa na początku mojej kadencji, kiedy Mariusz Kamiński był jeszcze szefem CBA. No z oczywistych względów moja decyzja, aby utrzymać Mariusza Kamińskiego w CBA, do dzisiaj różnie oceniana przez różnych ludzi, nie była pewnie łatwa dla niektórych. Więc być może niektórzy oceniają, że współpraca z ówczesnym CBA może nie była najłatwiejsza, ale do mnie takie sygnały nie docierały. Zresztą historia działań pana Kamińskiego w CBA w tamtym czasie jest szeroko znana. Ale innych kontrowersji, jeśli chodzi o służby, znaczy, które powodowałyby jakieś poważne perturbacje, nie przypominam sobie. Zadałem to samo pytanie panu właśnie Bondarykowi, usłyszałem podobną odpowiedź, ale wtedy właśnie stwierdził, że konflikty nie były takie istotne, jak właśnie ten artykuł 5 i że z tym mieli duży problem, ale okej, tego nie będziemy kontynuować. Problem też był, to już się ten temat pojawił, ale mimo wszystko dopytam o finansowanie, że były takie sytuacje, że ABW miało zmniejszone budżety, nawet nie tyle, że utrzymane bez podwyżek, bez modernizacji, tylko jeszcze zmniejszone, co skutkowało zmniejszeniem personelu w sztukach. Czy z takim problemem albo z apelem odnośnie niezmniejszania zwracał się też bezpośrednio do pana pan Bondaryk? Czy mógłby pan doprecyzować pytanie, Czy pan Bondaryk w tym domniemanym apelu było istotą? Więcej prosił o zwiększenie, albo przynajmniej nie zabieranie środków na ABW. A nie, no to znaczy tu nie ma żadnej tajemnicy. Wszyscy bez wyjątku prosili o więcej środków. Tak. Tak i to była zasada bez wyjątku. I dlatego nie wyróżniłbym tej sytuacji jako takiej, którą dzisiaj bym pamiętał szczególnie ostro, no bo nie tylko wtedy, ja podejrzewam, że to jest w ogóle logika wieczna. Wszyscy chcieli i mieli dobre powody oczekiwać więcej środków i oczywiście na pewno generał Bondaryk też zabiegał, jeśli dobrze zresztą pamiętam. Czy tu chodziło o niezabieranie nawet, bo to generał Bondaryk był chyba nawet relatywnie skuteczniejszy chyba od innych. Chyba miał mocną siłę perswazji, powiedziałbym. I nie przypomnę sobie konkretnej sytuacji, ale... Znaczy, przepraszam, ta siła perswazji to była taka jego uruch osobisty, czy narzędzia, którymi dysponował? Bo to tak brzmi trochę dwuznacznie. Ma pan rację, że brzmi dwuznacznie. Nie, siła argumentów. To znaczy, ja sobie teraz nie przypomnę, ale merytorycznych argumentów dotyczących ABW jako instytucji i... Na pewno moją intencją jako premiera nie było podejmowanie decyzji, które by ABW dotknęło bardziej niż kogokolwiek innego. To jako minimum powiem. Ale to, że generał Bondaryk, podobnie jak inni, był zawsze niezadowolony z tego, że jest tylko tyle środków, to potwierdzam oczywiście. No tak, tam nawet mniej było tych środków w pewnych latach, ograniczone zostały one. Był też problem, że ABW nie przeszła nigdy modernizacji. 80% jakby środków szło tak naprawdę na wynagrodzenia, nie było środków na inwestycje, na zmianę. Ale to rozumiem, że to było po prostu kontynuowane od wielu lat i nigdy ta modernizacja w tamtym czasie nie nastąpiła. Myślę, że generał Bondaryk, a szczególnie jego następca, mieliby trochę inne zdanie na ten temat. Ja nie ukrywam, że mi osobiście bardzo zależało na, i to była skala duża, na wiele miliardów złotych, przede wszystkim na modernizację policji, która była no też z racji bezpośredniego kontaktu z obywatelem i znaczeniem społecznym tej instytucji, więc być może było też takie poczucie na przykład w ABW, że więcej inwestujemy w policję i bezpośrednio w modernizację policji. Ale no, jeśli chce pan w jakimś sensie wygłosić tezę, że było za mało środków na ABW i na tego typu instytucje, to ja potwierdzę tę opinię. Tak. Na wszystko było za mało i z całą pewnością też dla nich też.
Rozumiem. Dobrze. Dlaczego zniósł pan międzyresortowy zespół do spraw zwalczania przestępczości zorganizowanej w czerwcu 2008 roku? Nie przypominam sobie takiego faktu. To brzmi dość groźnie, ale czasami za tego typu sformułowaniami kryją się jakieś dość oczywiste decyzje o charakterze administracyjnym. Nie przypomnę sobie okoliczności tego zdarzenia, ale z całą pewnością jeśli decydowaliśmy się na rezygnację z jakichś form administracyjnych, to na przykład dlatego, że były kompletnie niewydolne albo zmieniały nazwę, albo przekazywano ich kompetencje w inne, lepsze z naszego punktu widzenia miejsca. Więc ja wiem, że tak sformułowane pytanie brzmi dość groźnie, ale jestem absolutnie przekonany, tylko musielibyśmy zanalizować ten przypadek bardzo detalicznie, że nie znaczyło to w najmniejszym stopniu braku determinacji do zwalczania tejże przestępczości. Dobrze, dziękuję. Świadek Adam Rapacki zeznał, że przygotowywał raport dotyczący m.in. oszustw w obrocie olejem napędowym na zlecenie Popichnu w 2013 roku. To w zasadzie było niedługo po tym, jak odszedł z ministerstwa MSW. Czy w takim razie może pan Adam Rapacki prosił o spotkanie z panem jeszcze jak był w ministerstwie MSWiA, że tu w tej branży jest duży problem i musimy natychmiast działać? Czy były takie sytuacje? Albo przez swojego ministra? Nie, ja widywałem się przy różnych okolicznościach z ministrem Rapackim z oczywistych względów, ale takiego jakby dedykowanego spotkania tej sprawie nie przypominam sobie. Czy nigdy jakby nie zaznaczył, że jest tam nawet przy takich spotkaniach luźniejszych problem z tym paliwem? I... Nie wydaje mi się, ale nie mogę wykluczyć oczywiście, ale nie wydaje mi się. Dobrze. Świadek Waldemar Pawlak zeznał, że nie przypomina sobie, żeby rozmawiał z panem na temat przestępczości i wyłudzeń VAT-owskich. Czy w takim razie, będąc ministrem gospodarki, ten problem jakby nie pojawiał się w rządzie, w waszych rozmowach? Ponieważ generalnie sprawa podatków jako takich leży w kompetencjach ministra finansów, więc nie wykluczam, że to było jakby powodem, dla którego wicepremier Pawlak i minister gospodarki równocześnie w tej sprawie ze mną się jakby nie kontaktował, mając świadomość, że to jest w kompetencji ministra finansów. Nie sądzę, żeby był jakikolwiek inny powód. Mhm. Świadek Elżbieta Chojna-Duch zeznała, że w pewnym momencie pan minister Nowak przejął rolę ministra finansów. Pytanie, czy w takim razie pan minister Rostowski był słupem we własnym ministerstwie? Nie chcę złośliwie komentować oczywiście wypowiedzi pani minister Chojny-Duch. Jeśli dobrze rozumiem, chodzi o sytuację, w której minister Nowak zapraszał do KPRM posłów i z drugiej strony urzędników, aby przyspieszyć proces legislacyjny dotyczący ułatwień dla przedsiębiorców, czyli tak zwanej Komisji Przyjazne Państwo, czy jeszcze bardziej popularne, chociaż może nie we wszystkich kręgach, miano Komisji Palikota. Wydaje mi się, że jedno zdanie wyjaśnienia tu absolutnie wystarczy. Czy w takim razie on miał od pana jakby władzę podejmowania decyzji ja co do rozwiązań pewien, prawnych, czy to było umocowane? Czy może nawet była uchwała, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że chyba nawet była uchwała, która upoważniała ministra Nowaka do tej inicjatywy, zgodnie z którą należało usuwać możliwie szybko konflikty czy takie zatory w pracy nad tymi ustawami. Zgodnie oczywiście z moją intencją, żeby ja chcę od razu rozwiać tu wszystkie wątpliwości. Bardzo mi zależało na tym, żeby ten pakiet ustaw zwanych Przyjazne Państwo, żeby nie utknął w takich procedurach. Już wtedy miałem wystarczająco dużo doświadczenia
że jeśli nie wykorzysta się w tych sprawach trudnych, no bo wiadomo, że takie zmiany często budzą też opór urzędników, to bywa i rutyna, ale też odmienne opinie często. I bardzo mi zależy na tym, żeby ten impet się nie wyczerpał w takim bezruchu biurokratycznym i do tego, i dlatego minister Nowak się w to angażował, ale nie sądzę, znaczy jestem pewien tego, żeby wpływał w jakikolwiek sposób na jakby treść czy charakter tych rozstrzygnięć. Mhm. Chodziło raczej o to, aby... Czyli nie był decyzyjny, nie miał takiego umocowania od pana, że dobrze, to wybierz najlepsze, jakie będziesz uważał, tak? Nie był tam powołany do wybierania czegokolwiek. Była oczywista zasada, że założenie z góry było takie, że Komisja Przyjazne Państwo działa na rzecz tych pozytywnych z punktu widzenia polskiej przedsiębiorczości rozwiązań, a minister Nowak miał przyspieszyć proces legislacji, żeby tam, gdzie opór jest zwykłą rutyną, żeby ten opór nie blokował dalszych prac. Natomiast... Ale to przyspieszenie polegało na wyborze w takim razie tych lepszych rozwiązań, czy na jakiejś... Nie, bo wyboru tak czy inaczej dokonywali, przecież to była praca legislacyjna. To nie rząd o tym na końcu nie decydował, tylko to trafiało w finale do komisji sejmowej. To wiemy, tak. Tak, tak. Więc tam dokonywano tego wyboru. Ale wiadomo, że jeżeli coś by nie było zgodne z zdaniem rządu, to by w komisji i w Sejmie też by nie przeszło na końcu. Tak, ważne było, aby to zdanie rządu było możliwie konstruktywne i pozytywne i też możliwie jednolite. Rząd był koalicyjny. I mi też zależało na tym, żeby czasami zwykłe prestiżowe spory albo takie klasycznie urzędnicze spory nie blokowały tych zmian. Moim zdaniem, no nie tylko moim, no bo akurat większość tych propozycji cieszyła się też później w Sejmie takim dość powszechnym poparciem. Bardzo mi zależało na tym, żeby nie marnować czasu. Także proszę tak traktować tę misję ministra Nowaka, upoważnionego ja nie uczestniczyłem w tych spotkaniach, ale jestem przekonany, że na tych spotkaniach minister Nowak ograniczał swoją rolę do roli gospodarza udzielającego głosu i jakby motywującego do szybkich rozwiązań. Tylko pytanie uzupełniające, czy te spotkania to były posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów, organu Rady Ministrów? Nie sądzę. Nie. To raczej... Ja nie wiem, czy dobrze użyję, czy jest formalne zaczepienie dla tej nazwy, ale nazwałbym ją komisją uzgodnieniową albo zespołem uzgodnieniowym, tak aby nie... Tak naprawdę najbardziej obawiałem się tego, że Komisja Przyjazne Państwo będzie swoje robiła, Ministerstwo Finansów lub inne ministerstwa będą swoje robiły, niektórzy się okopią i że w sumie może nie zabraknie dobrej woli, tylko że to się nie spotka w pewnym momencie. I także było to bardziej zadanie, powiedziałbym, takie organizacyjno-logistyczne, a nie dotykające istoty sprawy. Mhm. Pani Elżbieta Chojna-Duch zeznała, że to właśnie minister Nowak był realnym ośrodkiem decyzyjnym w zakresie ustaw podatkowych. No to by świadczyło tylko o błędnym rozpoznaniu przez panią minister. Ale rozumiem, że jakby z pana nie wyszła ta intencja, czy też zgoda na decydowanie, czy rozstrzyganie. Jeżeli coś takiego miało miejsce, to po prostu była to, że tak powiem, trochę samowola pana Nowaka. Naprawdę wykluczam taką sytuację i wydaje mi się, że taka opinia pani minister jest jednak mało wiarygodna, powiem szczerze. A dlaczego? No bo miałaby chyba bez żadnego problemu dostęp do ucha ministra finansów, a co za tym idzie także do mnie, więc nigdy nie zgłaszała najmniejszej wątpliwości czy problemu związanego z tym formatem i z tą pracą. Ja w każdym razie nigdy nie spotkałem się z tego typu negatywną opinią z jej strony. Oczywiście nasze relacje były ograniczone z racji funkcji. No, moje kontakty jako premiera z wiceministrami były oczywiście incydentalne, bo partnerem dla premiera są ministrowie. Ale no, gdyby coś było
nie tak, to oczywiście znalazłaby sposób, żeby o tym poinformować. No, chyba, żeby myślała, że rzeczywiście no, minister Nowak ma takie umocowanie i może decydować. To wtedy by nie widziała sensu, no bo przecież pan był, minister Nowak był bliżej niż minister finansów. Wydaje mi się, że wystarczyłoby, żeby spytała, czy tak musi być. Kiedy chciała zostać członkiem Rady Polityki Pieniężnej, to się nie bała zapytać, więc dlaczego miała się bać zapytać wtedy? To, nie, wydaje mi się ta sytuacja jakoś mało... Ja w ogóle nie jestem w stanie tego zrozumieć, tego komentarza. To my też nie, dobrze. Znaczy nie pańskiego komentarza, tylko mówię o komentarzu tak, pani tak, ministra. Tak, jak najbardziej. My też staramy się zrozumieć i właśnie nie możemy, jak to w końcu było, bo różne są twierdzenia na temat tego, co tak naprawdę jeden to było. Jeden ze świadków nawet stwierdził, że to były posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów. To nie zrozumiałem? Jeden ze świadków zeznał, że były to posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów, te spotkania. Wydaje mi się to mało prawdopodobne, ale chyba, że był to minister Berek, jeśli tak powiedział, bo to jest najbardziej kompetentna osoba. Nie, doradca Komisji Palikota tak powiedział. A no to... Tutaj bym polegał bezwzględnie na pamięci i nadzwyczajnych kompetencjach ministra Berka. On o tych sprawach wie naprawdę wszystko i jeśli mieliście państwo okazję go spytać, to ja tutaj bym w ciemno po prostu ufał jego pamięci i opisie. Tak pan zareagował na tego doradcę Komisji Palikota. Miał pan z nim prędzej też przyjemność czy rozmawiać? Czy? Nie, tylko opis funkcji doradca Komisji Janusza Palikota nie wydaje mi się, żeby wyczerpywał moje oczekiwania do kompetencji ustrojowych. O to mi tylko chodzi. Był też na tych spotkaniach po prostu, więc on tak to odebrał, a widzimy, że w zasadzie każda osoba trochę inaczej odbierała to spotkanie. A pan twierdzi, że to było po prostu jakieś uzgodnieniowe, tak? Czy no to z całą pewnością, no bo to... Czy to było też protokołowane spotkanie? Jaki to miało charakter? Ja nie uczestniczyłem w tych spotkaniach, ale nie sądzę, żeby, bo nikt nie oczekiwał formalnych... Znaczy, chyba bym pamiętał, gdyby ktoś próbował z tego spotkania uczynić substytut ministerstwa albo komisji sejmowej i żeby z tego wypływał jakiś dokument, który zmieniałby propozycje ministrów lub posłów. I według mojej wiedzy te spotkania miały charakter wyłącznie techniczny, żeby uniemożliwić mijanie się urzędników rządowych i posłów, tylko żeby skłonić ich do współpracy i szybkiego współdziałania. Rozumiem, ale to tego nie można było zrobić na komisji? Najwyraźniej były jakieś obawy, że to... W sensie, że będzie rozbieżność zdań w rządzie, tak? I że to trochę głupio że by wyglądało, będzie, że... łatwiej będzie, jeśli się zastosuje tego typu formy. Rozumiem, no bo te spotkania, one nie były publiczne, tak jak komisje są. Są protokoły, można obejrzeć film, tak? Z tego procesu legislacyjnego to była jakby trochę część taka ukryta, powiedzmy sobie. Ale no, rozumiem. Jeśli coś ma miejsce... w KPRM-ie i uczestniczą w tym posłowie i urzędnicy ministerialni czy ministrowie, to ja bym jednak nie nadużywał tutaj formułowania, że to jest tajne czy konspiracyjne. Czy doszło kiedykolwiek do spotkania pana z właścicielem firmy ArcelorMittal lub jego organami? Nie przypominam sobie takiego spotkania. Ja generalnie jako premier unikałem bardzo konsekwentnie spotkań z grupami lobbystycznymi czy przedsiębiorcami, bardzo konsekwentnie, więc chyba, że były. A czy miał pan w takim razie swojego człowieka od takich spotkań, który udawał się w pana imieniu albo wybadać teren? Nie, wiem, że, ale nie, proszę tego nie traktować jako uprzejmy donos, ale z oczywistych względów kontakty ze środowiskami gospodarczymi to była domena Ministerstwa Gospodarki. I nie wykluczam, że także na Rada Gospodarcza przy premierze, czyli przy mnie, też kontaktowała się albo odbierała sygnały od branży. Jeśli dobrze pamiętam, to właśnie na przykład niektóre z ISP, o których tutaj wspomniano, chyba docierały ze swoimi interwencjami także do Rady Gospodarczej, ale nie uczestniczyłem w tych spotkaniach, bo ja też generalnie w spotkaniach Rady Gospodarczej nie uczestniczyłem. To były wyjątkowe sytuacje, ale wtedy bez gości zewnętrznych. Rozumiem. Czy pani Ewa Kopacz była pana propozycją czy pana kandydatką w zasadzie na premiera po tym, jak pan opuści Tak, stanowisko? Można to określić, chociaż to byłoby pewne nadużycie, ponieważ ustępujący premier nie ma tej mocy. No, ale może wskazać, podpowiedzieć, zasugerować. Moja intencja czy rekomendacja była na pewno jasna, przynajmniej z punktu widzenia
Platformy Obywatelskiej, czyli ówczesnej partii rządzącej, że to jest moja rekomendacja. Natomiast decyzje już należały oczywiście do... Czy będąc przewodniczącym Rady Europejskiej wydawał pan polecenia pani premier? Albo... Trzeba znać panią premier, żeby w ogóle wykluczyć takie pytanie. Dobrze. W takim razie to wykluczamy. Czy w takim razie wydawał pan polecenia bezpośrednio ministrom podległym pani premier? Pomijając panią premier. Trzeba znać mnie, żeby wykluczyć takie pytanie. Nie chcę żartować. Trudno mi pana ocenić. Wiem, bo się krótko znamy, chociaż już dość intensywnie, ale... Nie znam, chociaż z pamięci to pamiętam po prostu wystąpienie pierwsze te sejmowe o tym, że pan obiecał, że wyrzuci każdego, kto zaproponuje podwyżkę podatków, a potem pamiętam podwyżkę podatku VAT w 2011 roku. W 2013 niestety się okazało, że po podwyższeniu tego podatku wpływy z VAT spadły o 7 miliardów, czyli ta podwyżka widać nie zaskutkowała odpowiednio, stąd może moje następne pytanie. Czy w takim razie rozważano w tym 2013 obniżkę podatku VAT? To był jeden z najtrudniejszych momentów z mojego urzędowania w charakterze premiera rządu Rzeczpospolitej, bo dokładnie pamiętałem swoje zobowiązanie i też dokładnie wiedziałem, że musimy szukać wszystkich możliwych sposobów, aby uniknąć krachu finansowego w samym centrum kryzysu. I dlatego traktuję pańską uwagę jako uzasadnioną i niezłośliwą. Tak, dla mnie to jest do dzisiaj bardzo poważny ból głowy. Znaczy to, że musiałem nie tylko moje zobowiązanie z exposé, ale też takie najgłębsze przekonanie, bo całe życie w tym przekonaniu tkwiłem, że podnoszenie podatków to jest najgłupszy sposób organizowania państwu i ludziom życia. Natomiast no, też pamiętacie państwo, o jakiej konkretnej sytuacji mówię. A czy w tamtym czasie właśnie rozmawiając o tej propozycji podwyższenia podatku VAT padły jakieś inne propozycje, które mogłyby zwiększyć dochody budżetu państwa, większa skuteczność służb specjalnych, znaczy, ja wiem, że myśmy wtedy walczyli o to, żeby Polskę utrzymać nad powierzchnią wody, a nie żeby wpadła pod wodę, tak jak większość państw Unii Europejskiej. Powiem szczerze, nie wiem, że to nie jest pańska rola, ale tak skoro oglądają nas telewidzowie, to musi być coś zastanawiającego w tym, że wtedy, kiedy wróciliśmy już na ścieżkę wzrostu i kiedy koniunktura w Polsce i w Europie wróciła na dość zadowalający i wysoki poziom, nie podjęto decyzji o obniżeniu tej stawki VAT-owskiej. Więc są jak i wiemy, będzie 15 czy 16. 14. Ale mówię o tym też nie, żeby teraz powiedzieć, chociaż czemu nie? Że nie było żadnego powodu, aby nie wrócić do stawki, tak jak żeśmy to zaplanowali i zdecydowali, a ci, którzy po nas objęli władzę, tę stawkę utrzymali. Ale na początku więc zaplanowaliście sobie pozwolę to na tę odrobinę przyjemności i powiem, że zacytuję klasyka, podwyższyłem, ale się nie cieszyłem. Natomiast kompletnie nie rozumiem, dlaczego nie można było tak, jak zaplanowaliśmy i zapisaliśmy w ustawie, wrócić do niższej stawki VAT-u, mimo że warunki finansowe na to pozwoliły. 15 obniżony został CIT w tym roku, podatek PIT, Dzień Wolności Podatkowej najwcześniej w historii, a oprócz tego rozliczne programy społeczne. Panie przewodniczący, jesteśmy na komisji VAT-owskiej, a nie PIT-owskiej, CIT-owskiej i społecznej. Ale poruszył pan tematy leżące poza zakresem płac komisji, więc się zrewanżowałem, zaliczam sobie punkt drugi. A panu 15 już. Jeszcze tylko może na koniec dodam, no bo ta pierwsza ustawa weszła w 2011 roku, ona miała być też na 3 lata tylko, a potem państwo ponownie też ją przedłużyliście na kolejne lata, więc to nie jest tak, że wypełniliście też to zobowiązanie, że ta ustawa po 3 latach wygasa, ponownie ją, że tak powiem, wznowiliście. Co więcej, w tej ustawie był zapis, że podatek VAT można podnieść w niektórych tych okresach do 25% nawet. Do 24, 25, w zależności od
od sytuacji gospodarczej, od zadłużenia i jedynym czynnikiem, który uratował tak naprawdę, przed podwyższeniem tego podatku, to było to, że te pieniądze z OFE zostały wchłonięte przez budżet i to zadłużenie spadło. Dlatego tego podatku do 25 nie podnieśliście. To tak może na koniec, ja już nie mam pytań. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję i pani poseł Janowska, prosimy o zadawanie pytań. Pełnił pan funkcję premiera od listopada 2007 roku do września 2014 roku. Kogo w tym okresie desygnował pan na stanowisko koordynatora służb specjalnych? Na początku to był minister Paweł Graś, później minister Cichocki. Kogoś pominąłem? Tak patrzę czujnie. Siebie pan pominął. Pani poseł w oczy. Tak, tylko że ja siebie nie powoływałem w tym, dlatego pominąłem tę czynność. W trakcie sprawowania przez pana funkcji, oczywiście, bo był okres, gdy pan osobiście koordynował pan działalność służb, a co było tego przyczyną, że pan sam? No, oczywiście wysokie kompetencje moje. Czyli nikt inny nie miał takich kompetencji jak pan, rozumiem, tak? No, generalnie nie miał pan takich osób. Generalnie premiera należy zawsze traktować jako no, co najmniej primus inter pares w rządzie. I przyjmijmy tak, że tak mogło być. Mhm. A czy zapoznawał się pan z raportami służb specjalnych, między innymi w zakresie rozrostu przestępczości karnoskarbowej? To pytanie tu już chyba padło, więc te, które są kierowane bezpośrednio do premiera, tak, te, które, z którymi zapoznanie ważne jest dla urzędników niższego szczebla, trafiało tam. Czy w ogóle, a jeśli tak, to jak często spotykał się pan z szefami służb i z którymi konkretnie? Poza sytuacjami incydentalnymi i raczej zawsze na wniosek szefów służb mieliśmy oczywiście taki format stabilny i systematyczny, czyli kolegium do spraw służb specjalnych. Mhm. Czy przedmiotem spotkań z szefami służb była kwestia na przykład uszczupleń należności z tytułu podatków pośrednich? Więc nie przypominam sobie, aby któryś z szefów służb prosił o spotkanie, które miałoby być dedykowane konkretnie temu tematowi. A takie rozmowy odbywały się? Czy pamięta pan? Pamiętam, że miałem wtedy wiedzę, że istnieje stała współpraca Ministerstwa Finansów ze służbami i z prokuraturą i że w związku z tym nie miałem żadnego sygnału, który by wymagał interwencji ze strony premiera. Ta współpraca została nawiązana. Każdy może różnie oceniać jej skuteczność, ale nie było potrzeby interwencji ze strony premiera, aby współpraca w tej kwestii miała miejsce. Mhm. Jakie konkretnie sfery działalności gospodarczej, jakie branże były najbardziej narażone na działalność zorganizowanej przestępczości karnoskarbowej? To, co mi najbardziej w pamięci utkwiło, o czym już tutaj wspominałem, to paliwa ze względu na wielowątkowy charakter tego procederu, włącznie z właśnie z twardą przestępczością stricte mafijną i w związku z tym też z ryzykami związanymi ze ściganiem. Znaczy mieliśmy świadomość, że tutaj potrzebna jest pełna koordynacja wszystkich możliwych czynników, bo nie jest to tylko, no tylko, nie chodzi o lekceważenie, ale nie jest to włącznie gra fakturami czy karuzela, ale że w paliwach robią też rzeczywiście twardzi przestępcy i że to jest w tym sensie zjawisko wyjątkowo groźne. A jeśli tak, to jakie konkretne polecenia wydawał pan szefom służb celem ograniczenia uszczupleń należności publiczno-prawnych? Tak jak wspomniałem, polegałem tutaj na tej współpracy, która miała charakter
w pełni sformalizowane, ale także codziennej rutyny pomiędzy ministrem finansów a służbami i prokuraturą. A czy w ogóle, a jeśli tak, to w jaki sposób egzekwował pan takie wykonanie poleceń, czy ewentualnie działania służb i ministra finansów w tym zakresie? To nie jest tak jak w na przykład w firmie, czy nawet czasami, nie wiem, w partii politycznej, że się znaczy w sposób prosty egzekwuje, no bo to jest proces, nieustanna praca, więc ja, dla mnie najważniejszą egzekucją było moje oczekiwanie jasno wyrażone wobec ministra finansów, że te procedery należy ukrócić wszystkimi dostępnymi metodami, w tym no, oczywiście informatyzacją, do czego nie trzeba było namawiać, współpracą ze służbami i prokuraturą, jak już wspomniałem, i wnioskami legislacyjnymi, które nie wszystkich to tempo, jak już zauważyliśmy, zadowalało, ale które także zostały sformułowane przez ministra finansów. No ale czy pan egzekwował, czyli sprawdzał pan, czy faktycznie zostało to wykonane, to co pan ewentualnie by oczekiwał? No jeśli pojawia się konkretny projekt legislacyjny, to znaczy, że się pojawił, to znaczy został, czyli to polecenie, czy ta intencja została wyegzekwowana. Czy służbowie służb przejawiali jakąkolwiek inicjatywę w zakresie przeciwdziałania zorganizowanej przestępczości karno-skarbowej? A jeśli tak, to kto konkretnie, jakie były to inicjatywy oraz jak wyglądała ich realizacja? No ja tu już proponowałem, ale nie, ponieważ ja wiem, że państwo macie tę wiedzę i wiem, że istnieją pewne formalne ograniczenia dla cytowania dokumentów czy notatek i że świadek powinien polegać na swojej pamięci, ale nie chcę powtarzać tego, co tu już się pojawiało w komisji i dzisiaj też trochę o tym już mówiliśmy, czyli no, choćby te inicjatywy legislacyjne, począwszy z mojego punktu widzenia od VAT-u odwróconego w różnej kolejności, w zależności od asortymentu, po jednolity plik, czy nie wiem, Centrum Danych w Radomiu, no nie chcę się tutaj przerzucać tymi danymi, ale tak jak wszyscy czujemy, zawsze byłoby lepiej, gdyby było to intensywniej i szybciej, ale tych projektów, inicjatyw, bardzo trudnych procesów zapoczątkowaliśmy sporo. Ja mam wrażenie, oczywiście nie wszyscy muszą się ze mną zgodzić, że dzisiaj sytuacja, z której część z państwa jest dość zadowolona z dzisiejszego poziomu, ma także swoje korzenie w tych działaniach, które podjęli moi ministrowie. W momencie ujawnienia okoliczności, które opinia publiczna nazwała aferą hazardową, podjął pan intensywne działania, aby wyeliminować problem. A czy pamięta pan może, jakie kwoty uszczupleń należności publiczno-prawnych z tytułu funkcjonowania tak zwanych automatów o niskiej wygranych oraz ich liczby? Ja przede wszystkim pamiętam i jeśli pani pozwoli, dosłownie jedno zdanie, może nie dygresję, ale nie sądziłem, że wrócimy tutaj do afery hazardowej. Po aferze hazardowej miała miejsce komisja śledcza. To była ta komisja śledcza, która zgodnie z duchem i z istotą komisji śledczej ma na celu wspomóc opozycję w zbadaniu rzeczy złych, które robi aktualna władza, ponieważ istnieje domniemanie, że władza sprawująca rządy nie będzie zainteresowana w wyjaśnieniu danej sprawy. Tak było wtedy, kiedy premier Miller wyraził zgodę jako lider większości na komisję, która jego badała. Tak było wtedy, kiedy ja, będąc premierem, mając większość w parlamencie, zgodziłem się na komisję, która mnie badała i moich ministrów. Mówię o tym dlatego, żeby przywrócić jeszcze jakąś resztkę wiary ludzi w to, że w Polsce kiedyś było i może kiedyś będzie normalnie. To znaczy, że władza, która... 16. Władza, która dysponuje prokuraturą, 4 lata sprawuje tę władzę. Władza, która ogłosiła światu wszem i wobec, że wykryła wielką aferę na 250 miliardów złotych. To już 17 i licznik bije. Do tej pory nawet mnie nie przesłuchała. Nie wiem, czy państwo sobie z tego zdajecie sprawę. Właśnie nadrabiamy to zaraz. Nie, ja nie mówię o komisji, mówię o prokuraturze.
Ja nie mówię o tym, żeby pokazywać slajdy w telewizji, tylko o poważnym traktowaniu tego, co się mówi publicznie. Panie premierze. I wydaje się, tak naprawdę na zakończenie, że jeśli są jakieś wątpliwości o charakterze prawnym, przecież ja byłem do dyspozycji, już będąc szefem Rady Europejskiej, polskiej prokuratury, za każdym razem, jak byłem tu wzywany. W tej sprawie nikomu nawet do głowy nie przyszło, żeby mnie o cokolwiek zapytać. I jak państwo wiecie, też nie powstała komisja śledcza w sprawie, która ma też związek z VAT-em i wyłudzeniami VAT-u, ale ma tak naprawdę o wiele poważniejsze przesłanki, żeby powstać. Panie premierze, ja nie lubię przerywać. Szantażu prezydenta, ale prosiłabym za plecami, handlu węglem, etc. Nie sądzicie państwo, że to jest uderzające? Panie premierze, ja zadałam pytanie i chciałabym naprawdę odpowiedź na pytanie i myślę, że takie dyskusja to niczego po pierwsze nie prowadzi, a po drugie sam pan wie, że ma pan ograniczony czas, a chciałabym, żeby też inni mieli szansę na zadanie pytań. Ja po prostu nie jestem przygotowany do odpowiedzi na pytania w sprawie afery hazardowej. Nie zostałem uprzedzony, że aż tak bardzo wykroczymy poza zakres dzisiejszego. Nie, panie premierze, ja myślę, ja się że pani poseł już dąży do tego, żeby zbliżyć. Ja tak może pan przewodniczący nie śledził, tak, zresztą pewnie nie ma czasu. Ja generalnie czasem jedno, dwa pytania takie na pierwszy rzut oka nie dotyczące prac komisji dopuszczam, bo być może poseł chce zbudować jakiś wywód, w którym dochodzi. Jeżeli to jest jakby ta praktyka trwa i jest już sporo takich pytań, to wtedy przerywam. A faktycznie komisję hazardową i pana przewodniczącego Sekułę mówiącego do pustych krzeseł pamiętamy. Proszę. Czy pamięta pan, jakie to były kwoty? Bo nie odpowiedział mi pan na pytanie. Nie. Nie pamięta pan. Dziękuję. Czy jest pan świadom, że na podstawie uchwalonej z pana inicjatywy tak zwanej ustawy hazardowej zostało wydane rozporządzenie, mocą którego zarejestrowanych zostało kilkadziesiąt tysięcy automatów bez certyfikatowych badań technicznych? Ja dokładnie pamiętam, że mój rząd ze mną na czele i moi ministrowie podjęli naprawdę kategoryczną, a niektórzy z nich heroiczną walkę z zarówno z nieprawidłowościami, jak i ze światem przestępczym, który organizował ten hazard. Pamiętam dokładnie, kto nam stał też na drodze i pamiętam dokładnie, jak usiłowano zrobić przedstawienie zatrzymania ministra Kapicy, który był urzędnikiem, który był gotów narazić własne życie, własną rodzinę w walce z nielegalnym hazardem w Polsce. I chcę wam powiedzieć, że tego na pewno ludzie nigdy nie zapomną. Tego, w jaki sposób dzisiejsza władza potraktowała urzędnika, który z narażeniem własnego bezpieczeństwa podjął czasami na naprawdę heroiczny bój z mafią hazardową, a wyście go dla takiego teatru wsadzili na kilka godzin po to, żeby... Ale myślę, że to nie jest tematem komisji. Mogę zadawać pytania kolejne? Czy omawiał pan kwestię przestępczości karno-skarbowej z ministrem sprawiedliwości, ministrem spraw wewnętrznych i administracji bądź prokuratorem generalnym? Musiałaby pani jeszcze raz powtórzyć pytanie. Czy omawiał pan kwestię przestępczości karno-skarbowej z ministrem sprawiedliwości, ministrem MSWiA bądź prokuratorem generalnym, bo wiemy, że po 2010 roku było to rozdzielenie. Zgodnie z zasadą niezależnej prokuratury i niezależnego prokuratora generalnego unikaliśmy z oczywistych względów jakiegokolwiek wpływania na działania prokuratora generalnego i nasze spotkania należały do zdarzeń raczej wyjątkowych. Ja bardzo przestrzegałem tego. Mam wrażenie, że dzisiaj coraz więcej ludzi rozumie, jak dobrze mieć niezależną prokuraturę, a nie ministra z nadania partyjnego na czele prokuratury. Szczególnie ci, co im zarzuty stawiają, to jak to było dobrze za dawnych czasów. Proszę pani poseł. Czy zapoznawał się pan osobiście z rocznym raportami prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta na temat działalności prokuratury? Jeśli nie, to kto je analizował i referował? Panu oczywiście. Taki był ustrój ówczesnej prokuratury, że była zobowiązana do przedstawiania takiego sprawozdania i ewentualne nieprzyjęcie sprawozdania mogło oznaczać swoiste wotum nieufności wobec prokuratora generalnego.
Z oczywistych względów premier zapoznawał się z istotnymi, jakby z istotą tego sprawozdania. A jeśli tak, to jakie wnioski pan wyciągnął, widząc statystyczny wzrost zorganizowanej przestępczości karno-skarbowej? I czy w ogóle były jakiekolwiek wnioski w tym temacie oczywiście? Ze sprawozdania prokuratora generalnego nie wynikały jakieś, powiedziałbym, szczególne przesłanki czy zadania, żeby zmieniać naszą strategię postępowania. Mówiąc krótko, oczywiście takie sprawozdanie było także znane publicznie, więc nie było własnością wyłącznie premiera. Było przedstawiane także w Sejmie. Moi ministrowie także z oczywistych względów znali to sprawozdanie, więc każdy w tej kwestii mógł wyciągać też praktyczne wnioski włącznie z ministrem sprawiedliwości czy ministrem finansów. Ale ja nie odczytałem w sprawozdaniu prokuratora generalnego jakichś szczególnych wskazań, które by miały korygować lub zmieniać postępowanie na przykład ministra finansów. Nie przypominam sobie tego typu fragmentów. Nie zauważył pan, że wzrosła przestępczość karno-skarbowa? Nie przypominam sobie takich fragmentów w sprawozdaniu prokuratora generalnego, które umożliwiłyby skuteczniejsze działania albo byłyby wskazaniem na rzecz zmiany naszego postępowania. O to mi chodziło. A z jakiego powodu nie zatwierdził pan tych sprawozdań za lata 2011, 2012 i 2013? Nie było to związane z przedmiotem dzisiejszych pracy komisji. A z jakiego powodu, nie zatwierdzając tych sprawozdań, nie wystąpił pan do Sejmu o odwołanie prokuratora generalnego z pełnionej funkcji? Ponieważ zgodnie z ówczesnie panującym ustrojem i miejscem prokuratora generalnego w tym ustroju taką możliwość miałem, ale nie musiałem z niej korzystać. A więc była przewidziana przepisami jakby gradacja krytycyzmu. Więc można to traktować było jako nie do końca satysfakcja z działań prokuratury. Było wiele powodów, dla których można było wyrażać niepokój. Na przykład brak konsekwencji w postępowaniu z tak zwanymi, głównie jeśli chodzi o przestępstwa chuligańskie, przemoc w rodzinie, więc ja nie do końca byłem usatysfakcjonowany tymi działaniami, ale ponieważ wówczas w dyspozycji premiera były tylko te dwa narzędzia, nieprzyjęcie sprawozdania i o krok dalej, uznałem, że tym bardziej, że generalnie oceniałem prokuratora Seremeta raczej pozytywnie, więc uznałem, że ten sygnał jest wystarczający. Z opublikowanej rozmowy pana współpracownika Pawła Grasia z dnia 8 września 2013 roku z parlamentarzystami Tomaszem Misiakiem, Jackiem Protasiewiczem oraz członkiem Rady Nadzorczej PLL LOT Maciejem Wituckim ujawnił on swoją w pełni profesjonalną wiedzę na temat mechanizmów wyłudzeń VAT. I moje pytanie w związku z tym, czy wiedza ta była obu panom znana, czy też pan Paweł Graś przejawiał swoją samodzielność w tej kwestii? Jestem bardzo zbudowany pani opinią, że to, co słychać na taśmie w wykonaniu pana ministra Grasia, jest w pełni profesjonalną wiedzą na temat mechanizmów wyłudzania VAT-u. Ja byłbym tutaj bardziej powściągliwy i mniej entuzjastycznie nastawiony do profesjonalizmu tej wypowiedzi. Wydaje mi się ona raczej stwierdzeniem dość banalnego faktu, a nie profesjonalną analizą zdarzenia. Ale jeśli ma pani wątpliwość, to może spróbujemy zacytować tę wypowiedź i będziemy mieli wtedy pewność, czy jest to odkrycie Ameryki, czy raczej potwierdzenie tego, co można było przeczytać w gazecie. Ja chciałabym tylko wiedzieć, bo pan Paweł Graś oczywiście podkreślił, jak wygląda wyłudzanie VAT-u, ale chciałabym wiedzieć, czy pan też miał taką świadomość, czy pan tej świadomości nie miał, czy przekazywał, czy tylko i wyłącznie, to była tylko i wyłącznie wiedza pana Pawła Grasia. Pan minister Graś nie był wtedy odpowiedzialny w żaden sposób za tę dziedzinę, więc nie był także moim partnerem czy rozmówcą w tych kwestiach.
do momentu utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej zapobiegać i zwalczać wprowadzanie do systemu finansowego środków pochodzących z nielegalnych źródeł, w tym z wyłudzenia VAT-u, zajmował się Generalny Inspektor Informacji Finansowej, powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, czyli przez Pana, na wniosek Ministra Finansów. I w związku z tym moje pytanie. Proszę opisać okoliczności powołania na to stanowisko. Kto był kandydatem, kogo Pan rekomendował, jakie kryteria, jakimi kryteriami się Pan posługiwał, powołując taką osobę? Nie jestem w stanie odcyfrować teraz tego zdarzenia, ani okoliczności. Nie bardzo wiem zresztą, co miałbym rozumieć przez okoliczności, czy miejsce, czy porę dnia, czy pogodę. No, nie chcę kpić w żaden sposób, ale, ale logika mi podpowiada, bo nie mam w pamięci konkretnie tego zdarzenia, że przyjąłem rekomendację Ministra Finansów, tak na zdrowy rozum. To nie premier rekomenduje, tylko premier przyjmuje albo odrzuca rekomendacje, ale raczej w sposób oczywisty Ministra Finansów. Czy Generalny Inspektor Informacji Finansowej informował Pana o skali procederu tak zwanej prania brudnych pieniędzy? Nie przypominam sobie takiej sytuacji, w której inspektor informował mnie o tym osobiście. Najmniejszą ze służb, a zarazem prawie całkowicie pozostającą poza kontrolą parlamentu, był wywiad skarbowy, nadzorowany przez Generalnego właśnie Inspektora Kontroli Skarbowej, który powoływał Pan jako Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Finansów. I moje pytanie, czy w ogóle, jeśli tak, to z kim omawiał Pan ewentualną kwestię wykorzystania wywiadu skarbowego do uszczelnienia systemu podatkowego? Tu zawierzałem kompetencje ministra inspektora. Czyli w ogóle Pan nie omawiał i nie rozmawiał Pan w kwestiach... Zdecydowanie wolę ufać osobom kompetentnym, niż wymądrzać się w sprawach, o których wiem, że jestem mniej kompetentny od podległych mi urzędników. Czyli rozumiem, że Pan się w ogóle nawet nie spotykał z Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej? Wydaje mi się, że odpowiedziałem na to pytanie, nawet jeśli to brzmi może w tej sali dziwnie, ale zakładam, że jak się nie wie, o czym się mówi, to lepiej, żeby o tym nie mówić. Czyli rozumiem, że pełną władzę pozostawiał Pan ministrowi finansów w tej kwestii. W kwestiach merytorycznych, tak, po to miałem w swoim rządzie ministrów, aby oni podejmowali decyzje merytoryczne. Krajowa Administracja Skarbowa została powołana 1 marca 2017 roku. Natomiast projekt jej powołania, a co za tym idzie reforma w zakresie kontroli celno-skarbowej, pozostał w Ministerstwie Finansów w momencie zmiany rządu w listopadzie 2007 roku. I w związku z tym moje pytanie. To i z jakiego powodu zaprzestał procedowania nad tym projektem? Wydaje mi się, że przede wszystkim jest rzeczą naturalną i jakby ona jest naturalna w sensie prawnym też, dyskontynuacja projektów. Więc nie ma prostej kontynuacji projektu z poprzedniej kadencji, jak Pani wie. A dlaczego, jeżeli jest dobry projekt? Ponieważ jest zasada dyskontynuacji. To była Pana decyzja. To jest zasada zawarta w regulaminie Sejmu i oparta na... Przepraszam, bo mam wrażenie, że jest nieporozumienie. Jak rozumiem, pani poseł nie pyta o brzmienie UTEN, tylko dlaczego, bo przecież oczywiście kończy się praca nad projektem, natomiast nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby nowa większość, uznając projekt za słuszny, po prostu go ponownie zgłosiła, prawda? I jak rozumiem, panią poseł, tak, chodzi tak o to, czemu państwo zaprzestali. Tak, z tej okazji, mając już gotowy projekt, już się przygotowany. Gdyby ktokolwiek założył, że gotowe projekty przygotowane przez ekipę Jarosława Kaczyńskiego są dobre tylko dlatego, że są gotowe, to bym go z rządu wyrzucił własnymi rękami. Znaczy nie było żadnego powodu. Ale to nawet nie weryfikowali Państwo, nie sprawdzali tylko dla zasady ze względu na to, że był to projekt opozycyjny? Nie, bo wiele rzeczy kontynuowaliśmy. Odpowiadam tylko na pytanie Pana Przewodniczącego. Tak jak nie ma prostej zasady kontynuacji, tak nie ma też prostej i oczywistego automatu dyskontynuacji. Są pewne rzeczy, które warto kontynuować, są pewne rzeczy, nad którymi trzeba się zastanowić. Natomiast proszę się nie dziwić, że po doświadczeniach dwuletnich rządów PiS-ów 2005-2007,
zaufanie do jakości pracy legislacyjnej, szczególnie w obszarze szeroko pojętej sprawiedliwości, porządku prawnego, etc., że to zaufanie było ograniczone. Mówię to o ogólnej atmosferze. Kto podejmował decyzję, aby na nowo rozpocząć pracę nad tym, tego w tej chwili sobie nie przypomnę, no to minęło 12 lat prawie. No ale i mam troszeczkę inne zdanie, bo uważam, że jeżeli faktycznie projekt jest bardzo dobry i warto go wprowadzać, to mieliśmy wiedzieć, że ten projekt jest trzeba go przeczytać. Przede wszystkim trzeba go przeczytać, a nie tylko i wyłącznie odrzucać ze względu... Nie, nikt nie odrzucał. Jeszcze raz powtórzę, problem polega na tym, że nasz system prawny jest dokładnie odwrotny. My niczego nie odrzuciliśmy. Po prostu wraz ze zmianą... Zaprzestali państwo. Nie, nie zaprzestaliśmy. Nasze przepisy mówią o tym, że jak kończy się kadencja Sejmu, to kończą się także prace nad konkretnymi projektami. Ich nie ma dalej. My nie możemy ich kontynuować albo nie kontynuować. Ich już nie ma w sensie prawnym. Trzeba usiąść i od nowa zacząć pracę. Czy na bazie tego, co kiedyś się przeczytało, to jest już zupełnie odmienna kwestia. Ale nie można kontynuować pracę nad projektem po zakończeniu kadencji Sejmu. No i to nie jest moje widzimisię ani pani poseł decyzja, tylko tak po prostu w Polsce stanowią przepisy. Ale jak macie gotowy projekt, to można ewentualnie rozpocząć pracę ponownie, jeżeli jest oczywiście dobry to projekt. I nie tylko i wyłącznie ze względu na to, że to tak, jest opozycyjny, co do ale logiki... warto kontynuować coś, co jest zasady służące dla państwa. Do zadań Komitetu Stałego Rady Ministrów, któremu dla przypomnienia przewodniczył najpierw pan Michał Boni, a później pan Jacek Cichocki, należy przede wszystkim kwestia inicjowania i zlecania przygotowanych przez właściwe organy konkretnych aktów prawodawczych. W związku z tym moje pytanie. Czy pamięta pan, żeby podczas posiedzeń Komitetu Stałego padła kwestia przygotowania określonych aktów prawnych uszczelniających system podatkowy bądź mających wpływ na ograniczenie zorganizowanej przestępczości karno-skarbowej? A jeśli tak, to kiedy? Kto ten temat wywołał? Jakie zapadały ustalenia oraz jak wyglądała realizacja? Tu proszę nie polegać na mojej pamięci, pani poseł. Wszystkie te rzeczy, one z definicji, oczywiście ze względów ustrojowych, są precyzyjnie zapisane w dokumentacji. Ja bym niepotrzebnie tu szarżował czy ryzykował, szukając w pamięci dat, nazwisk i takich przepisów, ale ponieważ w tym nie ma żadnej tajemnicy, o ile prościej po prostu no, przeczytać, bo to wszystko jest udokumentowane 1:1. I nie unikam tu odpowiedzi. Naprawdę lepiej zawierzyć dokumentom w tej kwestii niż mojej pamięci. A jak często uczestniczył pan w ogóle w posiedzeniach Komitetu Stałego Rady Ministrów? Nie powiem tu nic o częstotliwości. Z zasady premier nie uczestniczy w tego typu spotkaniach. No po to są szefowie Komitetu Stałego, żeby premier nie musiał uczestniczyć w takich spotkaniach. Trudno by mi było w tej chwili przypomnieć sobie okoliczności, w których uczestniczyłem, jeśli w ogóle, ale no, zasady to nie jest miejsce dla premiera. To jest właściwie ciało wraz z przewodniczącym, które w jakimś sensie przygotowuje, trochę zastępuje premiera i Radę Ministrów wtedy, kiedy nie ma Rady Ministrów, więc zasady nie uczestniczyłem. Jeśli się zdarzały takie sytuacje, to ja w tej chwili ich nie przypomnę sobie. Pan Michał Boni pełnił jednocześnie funkcję szefa zespołu doradców strategicznych premiera. Chociaż często bywa, nie? To właściwie na posiedzeniach takich tuż przed Radą Ministrów, kiedy było programowanie posiedzenia Rady Ministrów, to na pewno się pojawiałem. Teraz sobie przypomniałem sobie miejsce i godzinę. To z reguły było poniedziałek, wieczór przed posiedzeniem Rady Ministrów. Pan Michał Boni pełnił jednocześnie funkcję szefa zespołu doradców strategicznych premiera, w skład którego do tego zespołu wchodził wiceminister finansów pan Maciej Grabowski. I w związku z tym moje pytanie. Czy w ramach tego gremium, czyli doradców strategicznych, poruszana była kwestia zmniejszających się wpływów należności publiczno-prawnych, rozrastającej się zorganizowanej przestępczości karno-skarbowej, czy też wprost luki VAT-owskiej? Nie wiem, trzeba będzie o to spytać ministra Boniego i ministra Grabowskiego. Nie wiem, czy byli przesłuchiwani, ale no, oni będą najbardziej kompetentni. Ja nie mam w tej chwili wiedzy na ten temat.
czy zgłaszana przez Komisję Przyjazne Państwo poprawka do ustawy nowelizującej ustawę o VAT dotycząca wydłużenia terminu rozliczenia należności podatku za 3 miesiące, za 3-miesięczny okres była z Pana uprzednio konsultowana? Nie odpowiem na to pytanie. Znaczy nie, że odmawiam odpowiedzi, ale... Nie pamięta Pan, czy nie była? Nie pamiętam. Czy w ogóle, jeśli tak, to jak często interesował się Pan realizacją budżetu w zakresie wpływów z tytułu podatków pośrednich? Tak jak już wspomniałem, nie wkraczałem merytorycznie w pracę ministerstwa i służb ministra. Czy miał Pan pełne zaufanie do Pana ministra Rostowskiego, tak? Na pewno większe zaufanie do wiedzy ministra i jego urzędników niż do swojej wiedzy w tym zakresie, bez wątpienia. No ale można było się interesować ewentualnie, żeby mieć osobę, która przekazywała w tym sensie, informacje. Znaczy interesowałem się pracą wszystkich ministrów bez wyjątku, ale od zainteresowania do ingerowania w związku z brakiem zaufania do ministra jest bardzo daleka droga. Ja miałem raczej zasadę, że jeśli traciłem z jakichś powodów uzasadnionych mniej lub bardziej zaufanie do ministra, to proponowałem zmianę ministra. Nie sposób na dłuższą metę rządzić w roli premiera, jeśli nie ma się zaufania i to pełnego zaufania do ministra i jego kompetencji. Czy dostrzegał Pan albo został Pan poinformowany, że zmniejszają się wpływy, przychody budżetowe z tytułu podatków pośrednich i jakiego rzędu były to wielkości? O tym już też wielokrotnie dzisiaj mówiliśmy, że problem nadużyć i wyłudzeń, głównie VAT-owskich, no był przedmiotem troski i Rady Ministrów, no choćby ustawa, która przechodziła przez Radę Ministrów dotycząca odwróconego VAT-u na złom. W jakim sensie świadczy szczególnie dobitnie o tym, że to było w centrum zainteresowania, bo przecież sam tytuł ustawy brzmi bardzo, powiedziałbym, egzotycznie z punktu widzenia ucha laika. VAT odwrócony na złom. No, aż trudno sobie wyobrazić, że ustawa może mieć tego typu tytuł. Więc to paradoksalnie to świadczy o tym, że my bardzo poważnie to traktowaliśmy i czyli no, siłą rzeczy, skoro projekt ustawy był procedowany na Radzie Ministrów, no to wiadomo, że wszyscy byli w tym mniejszym czy większym stopniu zaangażowani. To teraz mam takie pytanie. Czy miał Pan oczywiście duże zaufanie do ministra Rostowskiego? Pan minister Rostowski nie widział problemu i stwierdził, że tak naprawdę nie do końca wierzy w jakiekolwiek wyłudzenie i uszczerbki z tytułu podatków pośrednich. Czy miał Pan jako Pan świadomość i ktoś Pana informował, że w ogóle jest problem, bo z naszych rozmów tutaj i spotkań z ministrem Rostowskim, to mam wrażenie, że on niekoniecznie przekazywał Panu taką informację, bo on w to sam nie wierzył. Więc dlatego pytam się, czy Pan miał świadomość, że faktycznie jest problem? Tak, miałem świadomość i... Kto Pana informował o tym? Na pewno było to przedmiotem moich rozmów z ministrem Rostowskim. Ale on twierdzi, że nie było takiego problemu, więc... Nazwijmy to w ten sposób. Ja miałem oczekiwanie wobec ministra Rostowskiego, aby niezależnie od tego, jak ocenia skalę problemu i na ile to jest problem no, specyficznie polski, a na ile jest to problem ogólnoeuropejski, że powinniśmy stanąć na głowie, żeby temu problemowi zaradzić. I miałem wrażenie, że minister Rostowski, niezależnie od jego oceny co do charakteru i skali zjawiska, był w to naprawdę zaangażowany. Informacje o tym, że to musi być priorytetem, bo sprawa dotyczy miliardów złotych, no tak jak już wspomniałem, to nie była informacja, która wymagała szczególnie tajemnej wiedzy, ale pamiętam rozmowę na przykład na Radzie Gospodarczej i z szefem Rady Gospodarczej Bieleckim, który też rekomendował jakby takie postawienie jasno sprawy wobec ministra finansów, że to zdecydowanie musi być priorytet, ale minister Rostowski temu nie zaprzeczał. No ale to się zastanawiam, bo jeżeli tak jak Pan wspomniał, że miał Pan do niego bardzo duże zaufanie, bo on
teoretycznie znał się na rzeczy, jeżeli chodzi o finanse. I okazuje się, że wpływ z tytułu podatków pośrednich zmniejsza się do budżetu, zmniejsza się z roku na rok, a nic pan minister Rostowski z tym tak do końca nie robi, no to się zastanawiam, skąd to zaufanie. No. Już wielokrotnie proponowałem, żebyśmy odczytali cały zestaw działań, jakie podjął minister Rostowski, czy szerzej rząd. I wydaje mi się, że problem będzie polegał na tym, no bo tak jak wyczuwam tę atmosferę w pracach i przebieg prac komisji od samego początku, tu nie ma problemu, żeby wymienić, co robił Rostowski. Tu jest problem w ocenie. Według części komisji to było niewystarczające. W mojej ocenie to na tamtym etapie to było to, co było możliwe do zrobienia. Ale to jest bardziej kwestia oceny politycznej. Natomiast chyba nikt nie powinien, bo byłoby to nieuczciwe, nie powinien mówić, że Rostowski nie zauważył problemu albo... No ale on tak go, sam stwierdził. On go inaczej oceniał. On go inaczej oceniał i inaczej umiejscawia, i moim zdaniem trafniej, daty, kiedy ten problem stał się czytelny i skala tego problemu stała się czytelna. I ja muszę powiedzieć, że on podjął działania na 2 lata, na 3 lata, zanim ten najbardziej ostrzegawczy raport komisji się ukazał. Proszę mi wierzyć, możecie, jeśli byście państwo uczciwie sięgnęli do swojej pamięci, wszyscy byliście mniej lub bardziej aktywni w życiu publicznym wtedy. Na ile w roku 2010, 11 czy 12, na ile wasze emocje jakby angażował ten problem, ja nie mówię, że byliście odpowiedzialni za sytuację, ale mieliście dziesiątki sposobów, żeby dać publicznie wyraz swojej trosce czy niepokojowi. I kiedy mówiłem, i to nie dlatego, żeby pan przewodniczący Horała odliczył do 17, ale kiedy mówię... Już jesteśmy przy 19. Kiedy wspomniałem o tym, że na przykład Prawo i Sprawiedliwość było przeciwne albo sceptyczne w zależności od głosowań wobec odwróconego VAT-u, to podkreśliłem bardzo wyraźnie. Nie uważam, że zrobiło to ze złą wolą albo żeby kryć mafie VAT-owskie, chociaż wyobrażam sobie, że o nas by tak powiedziano. Ja tylko uważam, że wówczas w 2010, 11, 12 nie było szczególnie mądrych i świadomych tego, jaka to skala może być, jak dokładnie z tym mechanizmem walczyć. Były raporty już dużo wcześniej. I dlatego tu też był spór, które raporty kiedy się pojawiły, z jaką i co było istotą informacji w tych raportach wcześniejszych. Ale... Raport Izby Lordów, który to bardzo dokładnie opisywał, był w maju 2007 roku i pan minister Rostowski go czytał, zanim został ministrem, jak sam zeznał. Ale jeśli dobrze pamiętam, to znaczy w naszym ustroju państwowym Izba Lordów moim zdaniem nie funkcjonuje. Wiem, że niektórzy politycy tak się zachowują, jakby byli członkami Izby Lordów. To niezwykle zabawne uwagi, natomiast to był raport... To nie są zabawne, to są pana, akurat smutne uwagi. Opisujący bardzo dokładnie mechanizm wyłudzeń, na czym on polega, jak są rejestrowane słupy, w jakich towarach i tak dalej. Gdybyście tą wiedzę zapoznali się z nią i zastosowali, wcieli w życie, jak zwalczać? No to nie mielibyśmy pewnie nawet tej komisji, bo nie mielibyśmy w Polsce tego problemu. Tak, problem walki z wyłudzeniami VAT-owskimi i także sposobów, w jaki sposób z nimi walczyć, to nie jest 2007 rok w Europie, tylko dużo wcześniejszy oczywiście. Tak jak wam nie przyszło do głowy w 2005, bo problem nie dotyczył Polski i nie był zdiagnozowany w Polsce, w 2005 roku, żeby cokolwiek z tym zrobić, tak nie dziwcie się Rostowskiemu, że w 2007 czy 2008, jak kiedy zostawał ministrem finansów, żeby wpadł na pomysł, co robić ze zjawiskiem, które jeszcze nie było w Polsce zdiagnozowane w sposób, który kazałby szukać szczególnych rozwiązań legislacyjnych. Ja ale... akurat powiem szczerze, nie wiem jak przewodniczący Horała, ale, raczej może tak. Ale ja jako premier zdziwiłbym się... Znaczy ja nigdy nie byłem premierem. To... Ale ja jako, dlatego powiedziałem, ja jako premier zdziwiłbym się, gdyby minister Rostowski też z racji jego życiorysu przyszedł do mnie i powiedział, czytałem raport Izby Lordów, chciałbym to wprowadzić w Polsce. Szczerze powiedziawszy, zastanowiłbym się wtedy, czy mój wybór na ministra finansów był trafny. I też powiem szczerze, nie widzę pana jako entuzjasty. A gdyby panu powiedział, czytałem ten raport, co takie zjawisko, to jest zjawisko ogólnoeuropejskie, więc może i w Polsce wystąpić, więc monitorujmy sytuację w ten i w ten sposób, przygotujmy rozwiązania takie i takie, żeby je ewentualnie wprowadzić w życie.
Tymczasem późniejsza historia była taka, że odwrotnie, że to do was pisał już rynek, branżę, że jest pożar i nadal jeszcze te działania były po roku, po półtora roku i tak dalej. Nie mówiąc już o tym, że chyba służby skarbowe, służby specjalne to powinny szybciej wiedzieć niż organizacje przedsiębiorców, mając różnego rodzaju techniki do wykorzystania uprawnienia, że coś się dzieje złego. Akurat prawda jest taka i przecież dobrze państwo to wiecie, że walka z wyłudzeniami i także ze zwykłą przestępczością w tym obszarze, to jest walka przede wszystkim na poziomie operacyjnym. Wszystkie te dokumenty, które państwo pokazujecie, które mają być takim nieformalnym aktem oskarżenia pod adresem tamtej ekipy, pokazują bardzo wyraźnie, jak ciężko ludzie w służbach pracowali. Problem polega na tym, że efekty ich pracy w tych fragmentach, które dotyczyły ich wniosków, jak zmienić prawo, dotyczyły tej dziedziny, która wymaga najwięcej czasu i ostrożności. Wszystko to, co cytujecie, ABW, ze skarbówki informacje, CBŚ, to, co było wynikiem współpracy prokuratury CBŚ-u i ministra finansów, pokazywało, że ci wszyscy ludzie, od najniższego szczebla do ministerialnego, ciężko harowali, żeby przeciwdziałać temu procederowi. W dziedzinie, w tej przestrzeni, która wymagała zmian legislacyjnych i budowy systemu informatycznego, a więc jeśli chodzi o to drugie, de facto najefektywniejszego narzędzia, to wszystko wymagało o wiele więcej czasu niż go mieliśmy de facto. No tak, ale jak się szykuje na przykład wniosek o derogację Komisji Europejskiej, na który Komisja odpisuje, że on nie jest potrzebny, albo na przykład jak z gotowej ustawy się wykreśla elektronikę i to jest podpis wiceministra Grabowskiego, akceptuje bez elektroniki, albo jak gotowa ustawa z Ministerstwa Finansów o złomie czeka 2,5 roku, żeby wejść w życie, po tym jak już jest gotowa i napisana, no to się nie dziwię, że to dużo czasu zajmuje. Panie premierze, jedna rzecz szybko zajęła, zlikwidowanie zabezpieczeń w IPORT-cie, rozszczelnienie systemu, artykuł 33a ustawy o podatku od towarów i usług, tam od pisma ministra Kapicy do wejścia w życie minęło 4 miesiące, a do przygotowania rozporządzenia ministra finansów 2 miesiące. I to był ten jeden przypadek, kiedy dało radę szybko zrobić. A pan mówi o rozporządzeniu czy ustawie? Rozporządzenie 2 miesiące, ustawa 4,5. Rozporządzenie dotyczyło procedury 4200, a ustawa całego szeregu innych procedur importowych. Nie będę, nie jestem biegły w tej konkretnej ustawie, ale moje doświadczenie mówi mi, że tempo pracy nad ustawą bardzo często wynika też z poziomu komplikacji, uzależnień międzynarodowych, etc. Jeśli mogę pana prosić o większą dozę odwagi cywilnej, o czym ma świadczyć ta uwaga o ministrze Kapicy i o tym, czy o nierównej formie ministra Kapicy, że raz muszło szybko, a raz, czy nie. O czymś bardzo podejrzanym i dwuznacznym? Teraz są pytania pani poseł, ja tylko odniosłem się do pana stwierdzenia, że tego rodzaju, doliczymy czas pani poseł, że tego rodzaju zmiany musiały zawsze długo trwać. Otóż po pierwsze w wielu państwach europejskich trwały krócej, na przykład odwrócony VAT na prawa do emisji CO2 Polska wprowadziła jako jeden z ostatnich i to Rada Konfederacji Lewiatan musiała pisać do Ministerstwa Finansów proponując konkretne rozwiązania uszczelniające. VAT odwrócony na złom ponad 2 lata od gotowych przepisów, VAT odwrócony na stal, szykowanie wniosku, który nie był potrzebny, elektronika skreślona w 2013, 2015 wprowadzona w 5 lat po wnioskach z kontroli koordynowanej, że trzeba było to zrobić, a był i dlatego pan mówi, że no to trwało długo, to ja daję przypadek taki, kiedy... No, ja mogę się z panem przerzucać. Wam, żeby zająć w całości telewizję publiczną albo zgwałcić konstytucję, wystarczyła jedna noc. I 20. A żeby zająć się wyłudzeniami VAT-owskimi, 2 lata rządów Kaczyńskiego i Marcinkiewicza nie starczyło. Zaczęliśmy czasami wam 2 doby wystarczy, żeby zgwałcić najważniejsze przepisy prawa w Polsce, a 2 lat nie wystarczy, żeby w ogóle zacząć myśleć o tym, jak zwalczać mafię VAT-owską. Po rządach Kaczyńskiego ja mogę i Marcinkiewicza jeszcze Polska była na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem szczelności systemu podatkowego. Tak, tempo zmian macie imponujące. Wtedy, zdecydowanie kiedy... lepsze. No to jak już tak się przyuczamy, to ja ten trzeci punkt przy pana 22 zarobię. Znów podwyższenie wieku emerytalnego Polakom poszło bardzo, bardzo szybko i sprawnie. Szkoda tylko, że uszczelnianie tak szybko nie szło. Pani poseł, proszę kontynuować pytania. Bo zastanawia mnie jedna rzecz, bo pan, tak jak wspomniał, miał pan bardzo duże zaufanie do ministra Rostowskiego i
tutaj z analiz i jakichkolwiek raportów wynika, że faktycznie wpływy z podatków pośrednich, one się zmniejszały z roku na rok, coraz mniej wpływały na konto. I wspomniał Pan, że miał Pan bardzo duży ból głowy, jeżeli chodzi o podwyższenie podatku VAT-u z 22 na 23%. Dlaczego Pan na przykład się nie zastanowił, co było powodem i dlaczego musiał Pan to wprowadzić, mimo bólu głowy, tą formę i zwiększenia tego podatku, zamiast rozmawiać z ministrem Rostowskim, co jest powodem i faktycznie przeciwdziałaniu i wprowadzaniu jakichś innych form poszukiwania pieniędzy do budżetu, a wolano zwiększyć, tak jak już wspomniałam, ten podatek VAT. Po pierwsze, zastanowiłem się, zanim podjąłem taką decyzję. Po drugie, rozmawiałem z ministrem Rostowskim o tym, że egzekucja, znaczy pobór podatku musi być skuteczniejszy i on o tym też dobrze wiedział. Ale jakoś nie było widać efektów zbytnio. No właśnie, to dlaczego nie obniżycie tego VAT-u dzisiaj, skoro macie tak znakomite efekty, bo się pogubiłem? 21, słusznie koledzy podpowiadają. A pan przewodniczący Horała jeszcze jakby, 23 oczywiście, jakby pan przewodniczący Horała jeszcze sobie przypomniał swoje poglądy na emeryturę z czasów, kiedy raczej Janusz Korwin-Mikke był pana idolem, a nie Jarosław Kaczyński. Ja nie będę pana wyręczał, ale jestem przygotowany. To 22. Co? Bardzo dziękuję, że jest pan tak wnikliwym badaczem mojego... Nie, jako krajanie, ja z Gdańska, pan z Gdyni, wiem prawie wszystko o pańskich poglądach i ewolucji tych poglądów, szczególnie na wiek emerytalny. Szanowny panie przewodniczący i vice versa, bo ja też pamiętam pana z czasów, gdy pan był zwolennikiem wolności gospodarczej, a potem pan podwyższał podatki od A do Z, zamiast sięgnąć do kieszeni mafii VAT-owskich i tam poszukać pieniędzy zamiast w kieszeniach Polaków. To słabe, to mój mój strzał celniejszy. Natomiast być może kiedyś będzie powołana komisja śledcza do badania mojego życiorysu, bardzo proszę, ale to nie jest ta komisja, wracamy do meritum sprawy. Jakie środki zaradcze polecił pan i jakie pan polecił do wdrożenia, jeżeli chodzi o ministra Rostowskiego? Jakie środki, bo pan wspomniał, że pan rozmawia z ministrem Rostowskim na temat braku wpływów, zmniejszenia wpływów z tytułu podatków pośrednich. Jakie pan środki i jakie rzeczy prosił pan minister Rostowski o wdrożenie? Żeby podjąć intensywnie pracę nad systemem informatycznym, nad propozycjami precyzyjnymi dotyczącymi odwróconego VAT-u wobec innych asortymentów. Aby intensywnie współpracował ze służbami, ale szczerze powiedziawszy, to nie wymagało z mojej strony jakiegoś napominania, bo to były też działania, co do których minister Rostowski był przekonany sam z siebie, że trzeba je przeprowadzić. A weryfikował pan wykonanie tych poleceń ministra Rostowskiego? Sprawdzał pan? Weryfikował pan? Życie weryfikowało, to znaczy postępowała budowa tego systemu informatycznego, powoływanie do życia tych instytucji, dzięki którym można było systematycznie uszczelniać system podatkowy i usprawniać pobór podatków, a współpraca ze służbami miała już swoją dość długą tradycję oczywiście, więc uwrażliwiałem tylko ministra Rostowskiego, że w mojej ocenie będziemy rozliczani co najmniej równie intensywnie z walki z kryzysem gospodarczym i bezpieczeństwem finansowym państwa, jak z polityki fiskalnej i naszych działań wobec wyłudzeń podatkowych. I minister Rostowski, takie miałem wrażenie, dobrze rozumiał, że to jest równie ważne jak makroekonomia. Czyli rozumiem, że był pan bardzo zadowolony z pracy ministra Rostowskiego, tak? To jest pytanie też trochę z zakresu mojego temperamentu. Ja generalnie w pracy jestem bardzo wymagający wobec współpracowników i trudno powiedzieć, żebym był kiedykolwiek bardzo zadowolony z tego, co robili oni i ja. To znaczy wobec siebie też staram się być krytyczny. Ale tak, wysoko oceniałem i nadal oceniam wysoko pracę ministra Rostowskiego, także w tym zakresie. Czy zwracał się pan do pana ktoś jako premiera spoza administracji z problematyką uszczupleń należności względem Skarbu Państwa? A jeśli tak, to jakie były ich oczekiwania i jakie działania pan podjął w związku z powyższym?
Pierwszej części pytania nie zrozumiałem. Czy zwracał się ktoś do pana jako premiera spoza administracji z problematyką uszczupleń należności względem Skarbu Państwa? Chyba że uznamy, że Rada Gospodarcza, no, która nie była częścią administracji wprost, była ciałem doradczym, no to jak już wspomniałem, tam pojawił się ten problem i pamiętam na pewno, że zwracał mi na to uwagę szef Rady Gospodarczej, premier Jan Krzysztof Bielecki. Mhm. Czy sprawując urząd prezesa Rady Ministrów wystąpił pan kiedykolwiek albo zlecił wystąpienie do jakichkolwiek organów administracji państwowej celem usprawnienia ich działalności w zakresie likwidacji przestępczości karno-skarbowej? Jeśli tak, to kiedy, do kogo, czego to konkretnie dotyczyło oraz jak wyglądała ich realizacja? Nie, to tak sformułowane pytanie nie znajdzie jakby precyzyjnej i sensownej odpowiedzi. No starałem się, właściwie cały przebieg dzisiejszego przesłuchania jest z mojej strony próbą, widzę, że niesatysfakcjonującą panią, ale próbą wytłumaczenia, że mówimy o codziennej praktyce rządzenia, a nie o jakiejś jednorazowej akcji. W tym sensie Ministerstwo Finansów codziennie od rana do wieczora się tym zajmowało. Ale tak jakoś mało skutecznie. Tu znowu pozostawimy to różnym ocenom. Znaczy, nasi oponenci będą krytyczni wobec tego, co robiliśmy. My będziemy wyżej oceniali naszą pracę i krytycznie będziemy patrzyli na to, co się dzisiaj dzieje w Polsce. No, ale to jest dość zrozumiałe. Jako premier miał pan decydujący głos w zakresie kształtowania polityki fiskalnej państwa. I w związku z tym moje pytanie. Czy ograniczał się pan do oczekiwania na propozycje szefów określonych resortów, czy też inicjował pan określone rozwiązania? Jeśli tak, to czy w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego któregoś z rozwiązań można napisać pana autorskim? Aż tak ambitny nie jestem, żeby nazwać siebie autorem jakiegokolwiek rozwiązania, szczególnie o charakterze legislacyjnym, ale też proszę poważnie potraktować, ja to wielokrotnie przy innych okazjach też mówiłem. To, że nie jestem autorem, będąc premierem takiego czy innego rozwiązania legislacyjnego, po pierwsze bardzo dobrze, że historyk nie proponuje zapisów legislacyjnych dotyczących fiskusa, tak. Nie, lepiej. Ale to w niczym nie zmniejsza mojej odpowiedzialności za to, co się działo w resortach i za całokształt działań mojego rządu. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek wyciągnął fałszywy wniosek z mojego... Z natury jestem skromnym człowiekiem, więc nie będę przypisywał sobie zasług, jeśli ich nie mam. Ale w żadnym wypadku nie zwalniam sam z siebie z politycznej odpowiedzialności za wszystko, co podległy mi rząd robił w tych latach. Także proszę to potraktować jako też oczywistość w jakimś sensie. Nie uciekam od odpowiedzialności za decyzje podległych mi urzędników. Mhm. W swoim pierwszym exposé stwierdził pan między innymi: naczelną zasadą polityki fiskalnej mojego rządu będzie w związku z tym stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych. I moje pytanie, czy dotyczyło to również podatków pośrednich, a jeśli tak, to z jakiego powodu nie udało się panu rządowi tej zapowiedzi zrealizować? No jedynym powodem, ale no absolutnie takim no bardzo masywnym, i był niespodziewany krach światowych finansów i szybko postępujący kryzys na całym świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i później w całej Unii Europejskiej. W Polsce udało się, nie dlatego, że byliśmy tacy genialni. Mój rząd ma w tym swoją zasługę, ale oczywiście też Polska była w dość korzystnej sytuacji z różnych powodów, także w jakimś sensie historycznych, że kryzys nie okazał się w naszym przypadku aż tak dołujący. Ale jednym z powodów, dla których udało się uniknąć złych scenariuszy, była daleko posunięta ostrożność ministra finansów i także moja, jeśli chodzi o różnego typu podpowiedzi nakierowane na poluzowanie. No myśmy się zdecydowali na raczej przykręcenie śruby, niestety,
I wiedzieliśmy, że nikt nas za to nie pokocha, ale mam wrażenie, że było to niewystarczające, ale chyba kluczowe, a na pewno bardzo istotne w całym pakiecie działań, dzięki któremu Polska nie poszła pod wodę, tak jak wiele państw Unii Europejskiej. Jako premier uczestniczył pan w rozmowach koalicyjnych pomiędzy przedstawicielami PSL a PO. I w związku z tym moje pytanie, czy podczas nich były poruszane kwestie podatków pośrednich? A jeśli tak, to czego one konkretnie dotyczyły, jakie zapadały ustalenia? Też tutaj nie mam chyba nic specjalnie ciekawego do dodania wobec tego, co już powiedziałem i co komisja usłyszała. Także proszę mi wybaczyć, ale nie miałbym niczego nowego dodać. Czy przed objęciem urzędu prezesa Rady Ministrów miał pan wiedzę na temat przestępczości związanej z tak zwanym wyłudzeniem VAT-u? Jeśli tak, to skąd ona pochodziła i na jakim poziomie ona była? Nie miałem. Kompletnie? Kompletnie. Dziękuję bardzo. Dobrze. Czy ta 15.30 to podtrzymujemy? Czy tak z takim przesunięciem? Muszę znaleźć się w innym miejscu i o 16.00 rozpocząć negocjacje z kilkoma przywódcami europejskimi, a później znaleźć się w Brukseli i ją kontynuować. To mam pytanie, do pana posła, którego kolej. Czy pan woli skorzystać teraz z siłą rzeczy ograniczonego czasu, czy przy ewentualnym kolejnym terminie, który będziemy ustalać teraz? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie premierze. Na początek tylko jedno krótkie sprostowanie, bo pan przewodniczący raczył podać miejsce Polski w rankingu, jeśli chodzi o kwestię luki VAT-owskiej. Pan podał to miejsce wartościowo. No, są różne wielkości gospodarek, różne PKB mają, więc siłą rzeczy wartościowo będziemy w gorszej sytuacji niż Litwa, Łotwa, Estonia. Jeżeli by przyjąć ocenę procentową, to za Polską były w tym roku, który pan podawał i w tym samym raporcie, który pan podał. Belgia, Portugalia, Luksemburg, Francja, Estonia, Włochy, Czechy, Węgry, Łotwa, Słowacja, Litwa, Rumunia, Grecja, Hiszpania. Więc jak zobaczymy, no nie wierzę. Dużo więcej niż... Nie wierzę, że pan przewodniczący Horała pozwolił sobie na aż takie nadużycie. Dużo więcej niż... Nie. Metodologiczne oczywiście. Do jakiego raportu się pan poseł Do tego samego, odnosi? Do którego, na no który do tego, pan się powołał. No do którego no tego nie, samego? Proszę tego samego. Powiedzieć dużo dokładnie. Dużo więcej niż 7, a teraz w związku z tym, że ja mam bardzo mało czasu, chciałbym przejść do moich pytań, panie przewodniczący, bo ja mam 22 minuty. 22 minuty dla opozycji, tak jest na zadawanie. To była już godzina dla pana przewodniczącego z opozycji. Mówię o opozycji. Ma padło pan to jakiś problem? Padło pytanie, jedno z pytań padło chyba pani poseł przede mną o kwestię poglądów wyrażanych w Sowie i Przyjaciele. Więc chciałbym, żebyśmy z jednym poglądem się zapoznali. Będę prosił świadka, żeby odpowiedział na kilka pytań. Spróbujemy tak z dźwiękiem. Jak nie, to będziemy bez dźwięku. Mamy dźwięk? Ja nie mamy. Wtedy nie ma dźwięku, tak? Dobrze. Więc ja odczytam ten fragment. Miała być możliwość skorzystania z tych multimedialnych. Przy Pawle Grasiu była możliwość również odsłuchania jego nagrań. Jak rozumiem, tutaj nie będzie. No to jest oryginalny dość pogląd, który wygłasza w takim dość, jak rozumiem, swoim gronie członek Rady Gospodarczej przy panu, panie premierze, pan Mateusz Morawiecki. Mówi, delikatnie to ujmując, o ograniczaniu oczekiwań konsumpcyjnych Polaków. No w konsekwencji mogłoby to się oczywiście przełożyć na gorsze wpływy z podatku VAT. Czy podczas tego okresu, kiedy Mateusz Morawiecki był członkiem Rady Gospodarczej, czy pan słyszał o jakichś pomysłach, które zgłaszał na uszczelnienie systemu podatkowego? Nie. Pan premier Morawiecki nie był najbardziej aktywną i najbardziej jakby kreatywną osobą w Radzie Gospodarczej. Był raczej powściągliwy w wyrażaniu swoich opinii. Takie miałem wrażenie. Natomiast nigdy ani mi bezpośrednio, mimo że byliśmy wówczas w dobrych relacjach i nie miał kłopotu, żeby dzielić się swoimi poglądami także politycznymi ze mną, ale w tej sprawie nigdy nie usłyszałem żadnej
diagnozy czy prognozy, ale też nie zgłaszałem oczekiwań wobec niego. Także nie, proszę tego źle nie zinterpretować. Ja nie miałem oczekiwań, a pan Mateusz Morawiecki, ówczesny mój doradca, nie podjął tego typu działań, ale nie miał obowiązku. Jego bank zgłaszał do GIF-u, był jednym z tych, który zgłaszał informacje o największej ilości podejrzanych transakcji. Czy zgłaszał jakieś pomysły na ograniczanie szarej strefy, czy były jakieś... Czy może, bo to też było pierwsze zawiadomienie, które komisja złożyła do prokuratury, czy chciał przywrócenia sankcji 30-procentowej? Nie, nic mi na ten temat nie wiadomo. Mhm. Bo może kolejną planszę, 36, tak? No tu jest też fragment poglądów, które wygłasza Mateusz Morawiecki przy sprawozdaniu z działalności banku. I tutaj de facto taką laurkę wystawia panu i pańskiemu rządowi, więc można powiedzieć, że te poglądy dość mocno pana premiera się zmieniły przez ostatnie lata. Plansza numer 2. A jak brzmi ta laurka? Bo ja jestem głodny. W roku 2014 rozwój polskiej gospodarki przekroczył oczekiwania i to mimo oddziałujących na nią niekorzystnych czynników. Nie zawiódł motor w postaci popytu wewnętrznego, który przejął rolę eksportu jako stymulatora wzrostu. W tych warunkach za wielki sukces można uznać utrzymanie dynamiki PKB znacząco powyżej poziomu 3%. No. Daleko odmienne od tych poglądów, które dziś... No święte słowa, no muszę powiedzieć. One zostały później przetłumaczone w kampanii, te słowa, na Polska w ruinie, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Numer 2. Tak jak powiedziałem, komisja złożyła zawiadomienie, większość komisji przegłosowała złożenie zawiadomienia do prokuratury w związku z likwidacją tak zwanej sankcji 30%. To był projekt sejmowy, rządowy, poselski, Komisji Przyjazne Państwo, również projekt pisowski, który zakładał likwidację właśnie tej sankcji 30%, przyjęty przez Sejm jednogłośnie. Ale też taki projekt, który likwidował tą sankcję 30%, był w kadencji 2005-2007, identyczny praktycznie. A czy pan natrafił na jakiś ślad w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kiedy objął pan urząd, że ówczesny premier Jarosław Kaczyński chciał wycofać ten projekt spod obrad Sejmu? Nie, ale to nie znaczy, tylko proszę nie traktować mojej wypowiedzi jako stwierdzenie faktu, no bo ja nie wiem, czy ówczesny premier Kaczyński miał w tej sprawie zdanie. Pamiętam oczywiście, że sankcja, która, znaczy zniesienie tej sankcji, które dzisiaj wydaje się takie kontrowersyjne, akurat wówczas było, znaczy kiedy już ja byłem premierem, było przedmiotem daleko idącego konsensusu. I ja też rozumiem, dlaczego. No wtedy była jakby, no, atmosfera była moda zrozumiała, żeby ludziom ułatwiać działalność gospodarczą i żeby przedsiębiorcom było lżej, a nie ciężej. Więc ja uważam, że to niespecjalnie jest jakoś kontrowersyjne. Dzisiejsze zachowania niektórych ludzi, którzy potępiają w czambuł to zniesienie sankcji, zapominając, że byli w samym jądrze tych, którzy podejmowali te decyzje. No ale to już jest bardziej kwestia, to nie jest kwestia merytoryczna i nie sądzę, żeby Jarosław Kaczyński miał cokolwiek wspólnego z poparciem czy niepoparciem tejże sankcji. Jak znam los premierów, niespecjalnie zdawał sobie sprawę z tego konkretnego zapisu. Natomiast taka lekcja dla wszystkich, którzy dzisiaj robią z tego powód do takich agresywnych ataków, żeby po pierwsze dobrze pamiętali, co sami wtedy robili i żeby mieli też wyobraźnię, że w przyszłości ten taki młot na czarownicę może walić w obie strony. A to jest zupełnie niepotrzebna eskalacja, znaczy, bo ona doprowadzi do nikąd, mówiąc krótko. W jednym z poprzednich pytań chyba koleżanki był zarzut, że nie przejęto projektu, mimo, no, tłumaczył pan premier, że jest ta zasada dyskontynuacji. Tutaj jest przykład, że przejęto, po czym ci, którzy wygrali wybory 3 lata temu, złożyli zawiadomienie do prokuratury, że ten projekt został przejęty i został przegłosowany. Poproszę kolejną planszę. 3. I za tym projektem, który miał się przyczynić do grabieży, mówiąc językiem paskowym z TVP Info, 250 miliardów złotych, głosowali pan minister Błaszczak obecny, Macierewicz Antoni, Szydło Beata, Tchórzewski Krzysztof, Ziobro Zbigniew. Kolejną planszę poproszę.
A to ta informacja do TVP Info w związku z tym paskiem. Również ich prezes Jacek Kurski podpisał się pod projektem likwidującym sankcję 30%. Czy można z tego wyciągnąć wniosek, że nie, że Beata Szydło na przykład uczestniczyła w grabieży 250 miliardów złotych? Nie naszego języka. Jestem przekonany, że telewizja publiczna zgodnie z wysokimi standardami przekaże te informacje, dokładnie jak wyglądała sprawa sankcji. Nie mam. Proszę się, ja też jestem o tym przekonany, bo mam ogromny szacunek dla pracy dziennikarzy, również telewizji publicznej. Natomiast tak tylko jednym słowem wyjaśnienia, panie pośle, bo już to panu też wielokrotnie tłumaczyłem. Panie przewodniczący, mam mało czasu. Niestety pan uporczywie stosuje tę samą manipulację. Nie było zawiadomienia do prokuratury za to, że Sejm przyjął taką ustawę. Nie było. Chodziło tam o zupełnie co innego. Również jest tam sankcja 30%, ale wracając właśnie, jeżeli pan już ten temat poruszył, czy pani Elżbieta Chojna-Duch, która przed komisją przedstawiła się jako przeciwniczka likwidacji sankcji 30%, mimo że na 9 dokumentach bodajże znajdujemy jej odręczną adnotację, akceptuje i podpis, czy przychodziła do pana kiedykolwiek z taką sugestią, że to jest złe rozwiązanie, że likwidacja sankcji 30% to jest złe rozwiązanie, nie należy go wprowadzać w życie? Czy pan pamięta takie zdarzenie? Jedyne zdarzenie, jeśli chodzi o relacje bezpośrednie, które pamiętam dokładnie, to jej słowa podziękowania, że też wyraziłem akceptację dla jej planu przeniesienia się do Rady Polityki Pieniężnej. Poproszę 5. W 2009 roku, w styczniu 2009 roku powstało takie opracowanie w Departamencie Celno-Akcyzowym i Kontroli Gier. W Ministerstwie Finansów powstało takie opracowanie uwarunkowań, które generowały bądź ułatwiały w okresie 2004-2007 oszustwa akcyzowe w obrocie alkoholem etylowym, w tym alkoholem przeznaczonym do wytwarzania produktów przemysłowych oraz alkoholem zawartym w produktach przemysłowych. No to jest o tyle istotne moim zdaniem, bo co prawda ten raport dotyczy okresu wcześniejszego, ale on pokazuje w pewien sposób też stan służb celnych, które zostały przejęte przez nową administrację. Między innymi z szefem wtedy służby celnej był obecny minister finansów, pan Banaś, jeśli dobrze. Tak, pan Banaś był szefem służby celnej. Czy skuteczna może być służba kontrola, kiedy pracowników, którzy wykrywają nieprawidłowości, poddaje się mobbingowi? Ja tylko wyjaśnię, chodzi o taką słynną sprawę opisywaną również przez Anitę Gargas w tygodniku wydawanym wtedy przez Janusza Palikota Ozon, którym była mowa o nieskutecznym skażaniu alkoholu przemysłowego, który w bardzo prosty sposób to skażenie było do wytrącenia i można było ten alkohol używać do celów spożywczych. Powstał taki raport na tą okoliczność właśnie opisujący nieprawidłowości, które miały miejsce w latach 2004-2006. Co można powiedzieć o służbie w takim stanie, gdzie pracowników, urzędników, którzy zwracają uwagę na nieprawidłowości w tej sprawie i wady przepisów, mobbinguje się, poddaje się mobbingowi? I co ja mam powiedzieć? No. 6. To też fragment z tego raportu, w zasadzie obrazujący stan służby celnej pod rządami pana Banasia, przejęty przez Platformę Obywatelską. 12 i 13. Tu jest mowa o miliardach złotych, które mógł budżet państwa stracić na podatku akcyzowym w latach 2004-2007. W zakresie pracy komisji jest również kwestia badania nieprawidłowości w przypadku akcyzowym. Większość komisji mniej chętnie się tą sprawą zajmuje. To jest ten problem, który mieliśmy w latach 2004-2007, ale również wydaje się, że ten problem jest po 2015 roku, nieco inny. Zwiększyła się sprzedaż paliw o 25%, a wpływy z akcyzy tylko o 12,5%. I to jest połączone jeszcze z pogarszającą się jakości paliw na stacjach benzynowych. To zakończymy, bo ja przepraszam, że ja tak szybko mówię, ale 20 kilka minut opozycja dostała na pytania do pana premiera. Ja tylko, jeśli pan pozwoli, panie pośle, bo nie odniosłem się do poprzednich tych dwóch właściwie nie pytań, tylko pańskich stwierdzeń. Kiedy
rozpoczęła się kampania, którą nazwano Polska w ruinie. Kampania, która miała przekonać Polaków, że ci, którzy przejmują władzę, wierzyli w to, że przejmą władzę i przejęli. Mówię tu o PiS-ie i prezydencie Dudzie, że przejęli tą władzę, przekonując Polaków, że doprowadziliśmy my, poprzednicy, Polskę do ruiny. Ale równocześnie w tym samym czasie Polska była w stanie, a przecież dopiero wzrost, koniunktura w Europie się zaczynała, wypłacić pierwsze zasiłki 500+. Tu się nie zgadzała pewna logika. Dlaczego powstała w związku z tym ta legenda o grabieży miliardów złotych z luki VAT-owskiej? Bo trzeba było jakoś wytłumaczyć i pamiętam jak dziś ten slogan, który powstał w tamtych dniach. No skoro stać Polskę dzisiaj na jeden z najdroższych programów socjalnych, a miała być w kompletnej ruinie, to jak wytłumaczyć Polakom, bo przecież Polacy nie dadzą sobie wbić do głowy tego typu absurd, że znalazły się pieniądze. No to trzeba było wymyśleć tą legendę, że tutaj rozgrabiali z VAT-u, a my tego VAT-u pilnujemy i te pieniądze w związku z tym się znalazły. To jest, i to się okazuje dość skuteczne w przekonywaniu ludzi. Tylko jest to zbudowane na fundamentalnym kłamstwie. To kłamstwo ma o wiele gorsze konsekwencje niż to, że tutaj wszyscy marnujemy czas na to przedsięwzięcie zwane Komisją VAT-owską. Te konsekwencje są bez porównania groźniejsze dla Polski i dla jej przyszłości. Bo rozpoczęliście państwo cykl, nie wy, ale pan przewodniczący Horała mnie zaraz poprawi, większość sejmowa, a więc partia rządząca, który może już nie mieć końca w polskiej polityce. Za 22. Pół roku czy za 4 lata ktoś następny wymyśli następny slogan, który będzie opiewał na 500 miliardów, znajdzie swoje statystyki, znajdzie swoje slajdy. I tak nie będziecie, swoje, tylko Komisji Europejskiej. I tak będziecie case Ministerstwa Finansów. Się ganiać nawzajem, aż się zagonicie na śmierć w tej spirali, kto komu bardziej dowali. I dlatego moja rada na koniec przynajmniej tego przesłuchania, żebyście wzięli to państwo pod uwagę, że manipulacje i kłamstwa mogą być bardzo użyteczne w kampanii wyborczej, ale mają swoje długie, długie konsekwencje i są tak jak smog w powietrzu, tak w przestrzeni publicznej tego typu działania zatrują umysły na długie lata. Dzisiaj ofiarami mogą być wasi poprzednicy, jutro ofiarami tego myślenia będziecie wy, ale tak naprawdę ofiarą będzie Polska. Takiego nieustannego ścigania się nawzajem, a pretekst zawsze się znajdzie. I to jest moja uwaga, którą dedykuję wszystkim. Nie, 250 tylko miliardów w budżecie nie było, co mówią raporty Komisji Europejskiej. Pan o kłamstwa i manipulacje. A 118 miliardów w ciągu 3. Wiecie, że wy osiągniecie lepszy wynik, niż my osiągnęliśmy przez 7 lat? Oczywiście, że znacznie lepszy, bo ta luka ale lepszy z roku na rok spada. Wy odziedziczyliście małą i doprowadziliście ją do ogromnej. My odziedziczyliśmy ogromną pan mnie, może i pan na mnie do małej. Może pan na mnie nakrzyczeć, ale ja umiem liczyć i 114 miliardów w 3 lata, w niecałe 4 lata, to jest wynik, z którego wynika jednoznaczna prognoza. Przegonicie nas. Ja nie będę uczestniczył w tym polowaniu na czarownicę, bo ja wiem, na czym polega prawda w całej tej sytuacji. Ale doczekacie się roli czarownic, bo znajdzie się ktoś inny, nie ja, który skorzysta z metody, którą tu wypracowaliście. A straci na tym Polska i całe polskie życie publiczne. Niezależnie od tego, ile Jacek Kurski w tej tak lubianej przez pana telewizji publicznej nakłamie na ten temat. Zupełnie niezależnie od tego. A fakt pozostaje 38. faktem, że luka odziedziczona po Platformie była gigantyczna i z roku na rok jest coraz mniejsza, a za waszych rządów odziedziczona była niewielka i doprowadziliście ją do ogromnej. Szanowny I to jest ta różnica. Jak ktoś zaczyna od ogromnego poziomu, to 2-3 lata zajmuje, żeby zejść do niskiego. 20 kilka minut mi pan dał, no to jakby pan się jeszcze nie wtrącał z łaski swojej. A to nie ja, to pan jest, przewodniczący ma inaczej. Tak, ja tu jestem, nie jestem bez winy. Trochę ja jestem przyczyną ograniczenia. Można było na początku ograniczyć po pół godziny dla każdego i każdy by zadał pytania. To jest przykład działań uszczelniających i jak zachowywały się określone opcje polityczne w parlamencie. Ci, którzy dziś zarzucają, że te działania nie były podejmowane, nie popierali tych konkretnych rozwiązań, które tu są wymienione, a forsowane wtedy przez rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. 23 jeszcze i 24 za chwilę. I czy, nawiązując do następnego slajdu, który się pojawi, bo czy
Była taka sytuacja, żeby wymiar sprawiedliwości w okresie rządów pana premiera innego państwa odmawiał wydania Polsce przestępcy VAT-owskiego, argumentując to tym, że być może nie czeka go w Polsce sprawiedliwy proces w związku z tym, co obecnie rządzący zrobili z wymiarem sprawiedliwości. Tu mamy przykład Hiszpanii, ale za chwilę, jakby kolega pokazał następny slajd, to jest ciekawy przykład, mniejsza o to, że to jest tytuł akurat z artykułu o powiązaniach rodzinnych, ale to jest radny PiSu, który nie chciał, żeby go wydano Polsce, argumentował to w tym właśnie też, że w Polsce go w związku z tym, co PiS zrobił z wymiarem sprawiedliwości, może czekać niesprawiedliwy proces. Czy takie sytuacje miały miejsce w ciągu 7 lat, kiedy był pan premier? Jeśli chodzi o zaufanie do polskiego systemu prawa i sprawiedliwości, to za moich czasów to zaufanie było stuprocentowe, jeśli chodzi o zachowanie standardów. Ja nie mówię, że ono było stuprocentowo sprawne, bo zawsze będziemy mieli jakieś zastrzeżenia do działania w wymiarze sprawiedliwości, ale nikt w Polsce w moich czasach, znaczy w czasach, kiedy ja byłem premierem, nikt na świecie nie zarzucał łamania standardów. To jest odmienna w ogóle kwestia, ale też warta zastanowienia. Ona ma w jakimś sensie wiele wspólnego też z tym, czego jesteśmy świadkami tutaj na tej sali, że ten radykalny spadek Polski we wszystkich rankingach dotyczących włącznie z korupcyjnym 23. rankingiem, włącznie z korupcyjnym rankingiem, pokazuje bardzo wyraźnie, że że warto wygrać wybory i zdobyć władzę nie tylko po to, żeby później starać się utrzymać władzę, ale żeby raczej podwyższać standardy. Ja nie widzę żadnego sposobu, jak możecie obronić z satysfakcją w sercach fakt, że w takich rankingach jak wolność prasy, właśnie korupcja, zaczęliśmy spadać na łeb na szyję za waszych rządów. Czy to nie jest ironia losu, że właśnie w kwestiach korupcyjnych Polska dzisiaj jest oceniana dramatycznie gorzej niż w ostatnich kilkunastu latach. 24, jeżeli chodzi, tak chociażby ten przykład pokazuje, że nawet jeżeli się zdarzy ktoś, kto jest tam radnym PiSu czy krewnym kogoś z PiSu, to w niczym mu to nie pomaga i nawet ci tak zwani nasi są bezwzględnie ścigani i karani. Ja wiem, że dla przedstawicieli Platformy to jest pewien rodzaj szoku poznawczego, ale tak właśnie teraz ale jest. Ale pewnym kuriozum jednak jest to, że pierwszym politykiem zatrzymanym za VAT był pański kolega z Pomorza, Przemysław M., były członek zarządu Lotosu. To jest kuriozum, że wy zawsze tak mocno szukacie układu, że na końcu okazuje się, że ten układ jest u was, w waszych szeregach. No historia się powtarza z lat 2005. My przestępców bez względu na legitymację partyjną ścigamy i karamy. Nawet jak się zdarzy czarna owca w PiSie, też jest eliminowana. Ile razy został przesłuchany Jarosław Kaczyński? Wiem, że to się panu nie mieści w głowie. Ile razy Jarosław murem Kaczyński został przesłuchany jesteście, w sprawie deweloperki, którą uprawia? Ile razy Jarosław Kaczyński został przesłuchany? Prosiłbym 16 jeszcze. I jedno ostatnie pytanie, bo chyba już pan... Tak, bo pan przewodniczący mi obiecał. To jest fragment zeznań ministra Parafianowicza. Po interwencji wszystkie zeznania znalazły się w stenogramie, bo w pierwotnej wersji zapisu nie było tego fragmentu, który mówi o Mariuszu Kamińskim. Ja odczytam ten fragment zeznań, również ten, który został usunięty. Ale wtedy jest ciekawostka taka, bo ja kiedyś spotkałem pana Mariusza Kamińskiego, on był wtedy szefem CBA na jakiejś konferencji, rozmawialiśmy, ja prosiłem pana Kamińskiego, żebyśmy przemyśleli jakąś akcję taką, może nie tyle nagonki na tych pracowników, co może uświadamiająco kontrolną, żeby dać im jakiś większy komfort. I tu jest ten fragment, który został usunięty, że jakaś skala korupcji czy zorganizowanych grupach przestępczych zostanie wypleniona albo ograniczona do jakiegoś absolutnego promilu. No niestety tu się nawet trochę zdziwiłem, trochę szczerze, bo Mariusz Kamiński odmówił. Nie chciał nawet podjąć rozmów o czymś, co parę miesięcy później zostało nazwane zupełnie przy innej okazji tarczą antykorupcyjną. Czy szef CBA Mariusz Kamiński przychodził do pana z jakimikolwiek propozycjami, jeśli chodzi o walkę z przestępczością zorganizowaną, przestępczością VAT-owską? Paweł Wojtunik został przesłuchany przez komisję, był 6 lat w okresie badany przez komisję szefem CBA. Mariusz Kamiński 2 lata szef CBA w okresie badanym przez komisję. Komisja przegłosowała go jako świadka. Do dziś nie ma wyznaczonego terminu i chyba się na termin nie zanosi. Ale czy przychodził z jakimiś propozycjami działań z przestępczością zorganizowaną gospodarczą? Czym się zajmował pan Kamiński, kiedy kontynuował pracę jako szef CBA, a ja byłem premierem, wszyscy wiemy. I niestety nie miało to nic wspólnego z rzeczywistą taką działalnością antykorupcyjną. Sprawa lata później, sprawa pana Falenty, afery podsłuchowej,
pokazuje bardzo wyraźnie, że w tym względzie 25. pan Mariusz Kamiński jest niestrudzony. To znaczy w wykorzystaniu podsłuchu taśmy podstawionego agenta w walce z konkurencją polityczną. W jakimś sensie już nawet ja się nie dziwię kolejnym doniesieniom. Jeśli czemuś się dziwię, to temu, że będziecie jeszcze państwo długo te swoje komisje do ścigania opozycji prowadzili, a w tym czasie na waszych oczach rośnie układ tak chory, że nawet autorom powieści kryminalnych by się nie śniło. I sprawa, tak czy inaczej, sprawa rosyjskiego węgla, nielegalnych podsłuchów, wpływu Rosjan na to, co się działo 26, w aferze 27. podsłuchowej, ona prędzej czy później i tak ujrzy światło dzienne. I wtedy nie będziecie w stanie uwierzyć, że uczestniczyliście w tego typu działaniach jak te, które de facto mają na celu tylko jedną rzecz. Ukryć prawdziwe problemy, które domagają się niczym człowiek powietrza prawdziwych komisji śledczych, bo które przy waszej prokuraturze nie znajdują najmniejsze szanse na wyjaśnienie, a zagrażają fundamentalnym, absolutnie no, fundamentom bezpieczeństwa państwa. I co do tego nie mam żadnych wątpliwości. A tutaj pan Mariusz Kamiński niestety odgrywa rolę wyjątkowo dwuznaczną, żeby określić to tak łagodnie, jak to możliwe. Ja zresztą jestem przekonany, bo jestem pod bardzo dobrym wrażeniem, jeśli pozwolicie państwo, że to powiem, dzisiejszego przesłuchania i sposobu przesłuchania. Nie zgadzam się z wieloma tezami, ale to jest zupełnie inna sprawa. Więc mam nadzieję, że przewodniczący Horała doprowadzi jednak do tego, aby przesłuchać bardzo istotną osobę w tej kwestii, jaką jest Mariusz Kamiński. Tam byłbym zainteresowany, co powie na temat swojej bierności w tych sprawach przez 2 lata funkcjonowania w moim rządzie. To już nawet z grubsza wiemy, bo sam pan zeznał, że w wytycznych dla CBA te działania nie były wskazane jako te, którymi CBA się powinno zająć. Czas minął, na jak który się... Jak się pan domyśla, CBA Kamińskiego nie czekało na moje wytyczne w żadnej sprawie. Na który się to minął, czas, na który się umawialiśmy. Ja już nie chcę się odnosić do tej tyrady na koniec, co? Znaczy ja niestety, tylko chciałem niestety nie, będę, się... nie będę mógł zadać pytań o centralny rejestr faktur, gdzie zapoczątkowane to, co stało jeszcze w okresie rządów Platformy i PSL-u. Ale panie pośle, pan przewodniczący się przez pana spóźni. Ale według wyliczeń obecnego kierownictwa Ministerstwa Finansów, gdyby przyjąć retorykę używaną przez PiS i przez media PiS-owskie, to możemy mówić o grabieży 108 miliardów złotych w związku z niewprowadzeniem terminu centralnego rzecz, rejestru pan, faktur. Pan dziękuję poseł bardzo. Użył w tym druku 697 i tam podpisem Jacka Kurskiego, także to chodziło o sankcje VAT. To nie był projekt, który dotyczył sankcji VAT, tej 30-procentowej, tylko tam chodziło między innymi o składy konsygnacyjne i wiele innych rzeczy. Więc sankcja VAT była z poprzedniej kadencji, więc tutaj nie było tego projektu. Panie, prawdy. Panie ja przepraszam, był ja projekt tym, poselski. Przepraszam, projekt poselski bo zaraz nam tutaj świadek był ucieknie. Był projekt poselski PiS-u zlikwidujący sankcje 30%. Panie pośle, odbieram był. Głos. Teraz ja mam głos, ogłaszam przerwę. Nie dokończyliśmy przesłuchania, będziemy starali się wyznaczyć nowy termin, w którym będziemy dokańczać przesłuchanie. Dziękuję świadkowi za przybycie. Proszę sprawdzić projekty własnego rządu. I PiS.